Jeszcze raz w takim razie witam Państwa serdecznie w drugim dniu Kongresu Współpracy Transgranicznej. Witam przede wszystkim wszystkich obecnych na sali, ale także osoby, które śledzą nasze wydarzenie w trybie online. Chciałbym zaprosić na pierwsze wydarzenie dzisiejszego dnia, na warsztat poświęcony kwestiom rozwoju przedsiębiorczości, mechanizmom budowania biznesu. Zapraszam dwójkę naszych prelegentów reprezentujących Unicorn Hub. Panie Edyto, panie Michale, oddaję Państwa w doskonałe ręce. Zapraszam. Dzień dobry Państwu, dziękujemy bardzo za przedstawienie. Ja nazywam się Edyta Gargaś i ze mną jest Michał Czajkowski. Dzień dobry. Na co dzień w swojej pracy zawodowej między innymi realizujemy działania związane z inkubacją startupów, z takim programem, który pozwala nowo powstałym spółkom zweryfikować ich założenia rynkowe, model biznesowy oraz to, czy produkt, który chcą rozwijać, innowacyjny produkt, będzie miał zastosowanie i zainteresowanie rynku, na który ten produkt startupy chcą kierować. Swoją pracę wykonujemy w ramach projektu Platforma Startowa Unicorn Hub. Unicorn Hub to jedna z pięciu platform startowych realizowanych na terenie Polski Wschodniej i właśnie w ramach tego projektu w ciągu 4 miesięcy ze startupami staramy się zweryfikować, czy produkt, który rozwijają, jest potrzebny rynkowi, światu i społeczeństwu. Jak to robimy, w jakim trybie to przeprowadzamy dzisiaj, postaramy się Państwa odrobinę z tym zapoznać i dając Państwu też namiastkę wiedzy o tym, jak weryfikować swoje pomysły biznesowe. Z jednej strony utrzymujemy pomysłodawców projektów, którzy do nas przychodzą z głową w chmurach, a z drugiej strony stosując różne, jak zaraz zobaczycie Państwo, proste i przyjazne narzędzia, staramy się ich trochę uziemić, tak żeby również stanęli mocno na gruncie, na tym biznesowym gruncie. Wydaje się, że robimy to nieźle, bo sporo ze startupów, które z nami zaczynały, doszło już do tego momentu, w którym działają komercyjnie. I to jest chyba największa radość z tej pracy, że tym, którzy z nami współpracują, po prostu się udaje. Dziś zaprosimy Państwa do przejścia z nami przez taką ścieżkę od pomysłu do jego kapitalizacji. Przez kapitalizację rozumiemy to, co dla części startupowców jest jednym z celów, czyli doprowadzenie do tego, żeby biznes zaczął się kręcić, że się tak wyrażę, w sposób na tyle dobry, żeby znalazł się ktoś, kto położy pieniądze i kupi za bardzo duże, ogromne pieniądze ten startup, a oni będą mogli zacząć rozwijać kolejny startup, kolejny swój pomysł. To oczywiście nie jest zasada, że startup musi zostać sprzedany, natomiast dosyć często się to zdarza. Dla części z osób, które tworzą startupy, jest to jakaś szersza życiowa misja i rozwijają je dłużej, nie myśląc o tym, żeby je sprzedać. Próbuję przełączyć. Dobrze. Podczas naszego warsztatu, bo chcielibyśmy, żeby pomimo tego, że nie będziemy wchodzić w jakąś bardzo intensywną interakcję, chcielibyśmy, żeby to nasze spotkanie miało charakter warsztatowy, taki powiedziałbym trochę wewnętrzny charakter warsztatowy. Zaraz powiemy, o co nam chodzi. Będziemy chcieli opowiedzieć zarówno o kwestii innowacyjności, jak my ją rozumiemy, jak ona jest rozumiana przez instytucje, które finansują startupy, jak również jak jest rozumiana przez tych, którzy kładą na stole kapitał, mówiąc wprost, czyli między innymi fundusze inwestycyjne, jak również prywatnych inwestorów, którzy działają wyłącznie we własnym imieniu.
Będziemy rozmawiać również o modelowaniu przedsięwzięć biznesowych, natomiast nie tylko biznesowych. Za chwilę opowiem o tym więcej. Zaprosimy Was do mikroćwiczeń, które będziecie realizować tak naprawdę albo we własnych głowach tylko, albo jeśli jesteście tutaj z kimś, z kim prowadzicie jakieś przedsięwzięcie, będziecie mogli sobie to przegadać, że tak powiem. Dotyczy to zarówno osób, które są w sali, jak i osób, które dołączyły do nas online. Przedstawimy narzędzie, które jest używane nie tylko przez startupy. Tu może posłużę się taką anegdotą. Tak mniej więcej jakieś 6 lat temu przez moment wydało mi się, że jestem genialny i będę pierwszy. Wymyśliłem sobie coś takiego, zostając trenerem przedsiębiorczości, trenerem biznesu po wielu latach bycia w biznesie i jako pracownik najemny, i jako przedsiębiorca, wymyśliłem sobie, że poszukam czegoś fajnego, co jest stosowane gdzieś w świecie. No i wymyśliłem sobie, kupię sobie czytnik książek, znajdę na Amazonie książkę dotyczącą jakiegoś sposobu myślenia czy sposobu działania, który jeszcze nie pojawił się w Polsce. Kupię ją, przeczytam i będę gotów. No i zrobiłem to. Po czym jak już się przygotowałem wokół Business Model Canvas, wszedłem do Empiku i zobaczyłem, że ta książka jest też po polsku. I wtedy sobie pomyślałem, Boże, co ja zrobiłem? Taki chciałem być sprytny, taki hop do przodu. Na szczęście dosłownie po kilku dniach odebrałem telefon, nomen omen z Lublina, w którym kolega zapytał mnie, czy ty znasz coś takiego jak Business Model Canvas? No to ja mu na to odpowiedziałem, no jak to? Ja nie znam, oczywiście, że znam. A on mówi, super, bo ja potrzebuję, żeby ktoś z 20 grupami przeprowadził takie sesje pracy na Business Model Canvas, nauczył ich i przeprowadził warsztaty. No i wtedy zacząłem rzeczywiście korzystać z tego narzędzia. Dlaczego mi się spodobało? Spodobało mi się dlatego, że niesamowicie upraszcza. Niesamowicie upraszcza i o tym też będziemy rozmawiali. W drugą stronę. Mówimy o startupach, natomiast te cechy startupów wcale niekoniecznie muszą dotyczyć wyłącznie firm, które stricte startupami są nazywane. Mówimy tutaj o ich innowacyjności, o tym, że robią coś inaczej, o czym ty, Edyto, opowiesz podczas naszego warsztatu. Ich przedsięwzięcia zwykle wiążą się z dużym ryzykiem. Niekoniecznie musi być to ryzyko mierzone pieniędzmi, tylko prawdopodobieństwem tego, czy przedsięwzięcie się uda, czy się nie uda. Mówi się, że jednocześnie chyba 20 osób na świecie wymyśla ten sam pomysł, tylko nie wszyscy idą z tym pomysłem do świata. Kolejny istotny element to jest wyjątkowa rentowność, potencjał wyjątkowej rentowności. I tu też będziemy rozmawiali o tym, że rentowność niekoniecznie musi oznaczać pieniądze. Będziemy próbowali przełożyć trochę myślenie biznesowe na myślenie w obszarach samorządności, współpracy, idei, kultury. Kolejny element, który wydaje się wyjątkowo dobrze opisujący specyfikę startupów, to jest ich potencjalna skalowalność. Stąd najczęściej mówi się o startupach, które tworzą jakieś rozwiązania informatyczne, które wystarczy, że się dostosuje do, po komercjalizacji w Polsce na przykład, dostosuje się delikatnie kulturowo do innych krajów, zmieni się język i w zasadzie już mamy gotowy biznes do zaaplikowania w innych miejscach na świecie. To oczywiście takie proste nie jest, natomiast z samego swojego pomysłu startupy powinny być również skalowalne. No i teraz bardzo istotne jest to, że jeśli ktoś z Państwa przeżywa w tej chwili rozczarowanie w związku z tym, no ale przecież ja nie prowadzę biznesu, nie robię niczego takiego, to rozczarowanie jest zdecydowanie przedwczesne, bo będziemy chcieli Wam pokazać, że biznesowo można myśleć nie tylko w obszarach stricte komercyjnych i związanych z przedsiębiorczością.
Już zacząłem o tym mówić. Fajnie byłoby wskazać te obszary, w których to myślenie może się przydać. Może wykorzystam to, że jesteśmy tutaj w jednej sali. Kto z Państwa jest z obszaru samorządów na przykład? Okej. Kto z Państwa jest z obszaru, nazwijmy to, samorozwoju, ktoś, kto studiuje, ktoś, kto myśli o zmianie swojej kariery, o jakimś rozwoju? No wszyscy. Nikt nie podniósł ręki, ale wszyscy o tym myślą. To niemal oczywiste. Kolejna rzecz. Organizacje non-profit. Czy ktoś z Was reprezentuje jakieś organizacje non-profit? Super. Organizacje pozarządowe, to się pewnie gdzieś tam spina, prawda? Tak samo mówimy tutaj o potencjalnych partnerstwach publiczno-prywatnych, tak samo o współpracy transgranicznej, to o czym jest ta konferencja, czyli współpraca pomiędzy ludźmi, którzy chcą zbliżać narody, zbliżać biznesowo, zbliżać kulturowo i współpracować. Powiem jeszcze trochę o myśleniu startupowym. Tym, od czego wychodzi się, i teraz zobaczycie, jak bardzo to jest bliskie temu, co robicie, wcale niekoniecznie biznesowo. W myśleniu o startupie wychodzi się od potrzeby, którą się zidentyfikuje. Czasami jest to coś, co się usłyszy, czasami jest to wynik jakichś badań, czasami jest to po prostu refleksja nad jakąś własną potrzebą i poszukiwaniem sposobu jej zaspokojenia. Oczywiście sposobów zaspokojenia potrzeb jest bardzo wiele i żeby wyróżnić się na rynku, trzeba poszukać czegoś, co my nazywamy przewagą konkurencyjną, czyli w jaki sposób zaspokoić potrzebę, a z drugiej strony okazać się na tyle innym na rynku, cokolwiek to znaczy, bo może być to inność procesowa, produktowa, czy też nawet inna cena, zupełnie przejście w zupełnie inny poziom cen. Wszystkie te podejścia są skoncentrowane na tym, żeby znaleźć rozwiązanie, wyróżnić się i potrzebę zaspokoić. Kolejna rzecz to jest elastyczność, taka gotowość do zmian i pewien rodzaj, ja to nazywam adaptowalnością, czyli nie tylko gotowość do zmian. Ja lubię zmiany, fajnie jak istnieją te zmiany, natomiast kwestia taka, żeby w sytuacjach, w których ja nie mam wpływu na zmianę, to nie jest tak, że ja jej szukam, tylko ona się dzieje, żeby umieć się do niej w odpowiedni sposób zaadaptować. Kolejna rzecz, bardzo istotna, to jest otwartość na informację zwrotną. To jest wręcz nastawienie się na to, żeby przegadywać swój pomysł z kim się da, nawet z ludźmi, którzy są z zupełnie innej bajki, i to jest pierwszy krok. Drugi krok, który robimy w Unicorn Hub, tak jak inne platformy rozwijania startupów, to jest zderzenie się z informacją zwrotną z rynku. Czasami jest to trudne dla startupów, bo słyszą, ten pomysł nie spotyka się z zainteresowaniem, jest przeprowadzane badanie, nic dobrego z niego nie wynika, ale to jest też ogromna wartość, bo nie traci się czasu, nie traci się energii i jest również szansa na ewentualne zmodyfikowanie swojego projektu. My działamy w taki sposób, w dużym uproszczeniu, i do tego też zachęcamy, że stawiamy hipotezy biznesowe razem ze startupami. Te hipotezy biznesowe nie są pytaniami. Bardzo często się spotykamy z tym, że ktoś po prostu stawia pytanie, tylko są pewnymi stwierdzeniami. Czyli stwierdzam, że segment klientów, do którego chcę skierować swoją ofertę, jest nią zainteresowany. I weryfikuję to potem poprzez przeprowadzanie rozmaitych badań. Czasami są to wywiady pogłębione, czasami są to ankiety. Zdarza się też tak, że kilku ekspertów przeprowadza rodzaj takiego, my to nazywamy badaniem biurkowym, takim stołowym badaniem. Siadają przy jednym stole, prowadzą tak zwany desk research, jak również pozyskują informacje
ze świata. W tej chwili dostęp do informacji jest genialny. Nie wszystkie informacje są oczywiście wartościowe. I ostatni wątek dotyczący myślenia startupowego, trochę nawiązujący do tego bycia w chmurach, ale stania mocno na ziemi, to jest kwestia porządkowania pomysłów, porządkowania idei, jak również wejścia mocno w obszar kreowania. Michał, jeśli pozwolisz, ja tak ze swojej perspektywy jeszcze uzupełnię. Faktycznie tutaj Michał chcę przekazać Państwu, czy chcę Państwa zachęcić do tego, żeby bez względu na obszar, w którym pracujecie, uważnie korzystać z dzisiejszego warsztatu i dostosować, czy może wykorzystać narzędzia, o których powiemy, czy sposób myślenia, o których powiemy, do tego, żeby zweryfikować swój pomysł. Ja tylko właśnie chciałam uzupełnić, że spółki, z którymi pracujemy, bo to już są spółki, ale w ogóle startupy, czy nawet my sami, myśląc o pewnych wyzwaniach, które mamy w swoim codziennym życiu zawodowym, często właśnie korzystamy z narzędzi, chociażby właśnie z modelowania biznesowego, ale zauważamy taką cechę, ja na przykład w sobie również, ale przede wszystkim w startupach, z którymi pracuję, że są tak mocno skoncentrowane na tym, jaki pomysł wymyśliły, jaki pomysł chcą wdrożyć na rynek, są tak mocno zaangażowane startupy emocjonalnie, zespoły, z którymi pracujemy, są tak mocno związane z tym projektem, że nie biorą w ogóle pod uwagę tego, że produkt, który tworzą, albo jest niedostosowany do rynku, albo rynek zwyczajnie nie będzie chciał zacząć korzystać z nowego produktu, podczas gdy ma konkurencyjne rozwiązania do wyboru. A my chcemy zrobić krok wstecz właśnie, dlatego i tutaj Państwa będziemy zachęcać do tego, żeby weryfikować swoje pomysły, czy biznesowe, czy zawodowe, czy osobiste. I tak samo właśnie cofamy dwa kroki wstecz. Startupy staramy się, żeby dotknęły tego rynku. Tak jak Michał powiedział, informacja zwrotna czasami jest bolesna, ale z drugiej strony przynosi ogromną satysfakcję, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas, pieniądze, zaangażowanie, zasoby, aby nie brnąć, nie realizować projektu, który de facto spotka się z negatywnym przyjęciem na rynku. Także o tym, jak w kolejnych krokach właśnie te pomysły można weryfikować, jak należy do nich podejść z dystansem, bez takiej hura optymizmu, ale jednak z zaangażowaniem, no o tym będziemy w dalszej części warsztatu. Ta perspektywa emocjonalnego przeżywania swojego biznesu i przeżywania informacji zwrotnej jest bardzo ciekawym obszarem. Powiedziałbym, że najczęstsze dwa wręcz zachowania wynikające z tego, co przeżywają wnioskodawcy, pomysłodawcy biznesów w odniesieniu do informacji zwrotnej, to są dwie perspektywy. Pierwsza to jest natychmiastowe obwinianie siebie samego, czyli trochę wejście w rolę dziecka, które stwierdza, że jak usłyszało informację zwrotną, najlepiej na świecie podaną, opartą na faktach, na skutkach, bez wątku takiego emocjonalnego, no to najczęściej właśnie jest tak, że startupowcy mówią, a to rzeczywiście to my jesteśmy głupi, to jest bez sensu, że my z czymś takim w ogóle wyskoczyliśmy. Druga perspektywa jest taka, to wy jesteście głupi. Czyli jest to obwinianie kogoś innego. I my zachęcamy do tego, żeby po pierwsze przygotować się do przyjmowania informacji zwrotnej. Czyli być gotowym na to, że to może być doświadczenie trudne. I w momencie, w którym ta informacja zwrotna się pojawia, czy to od ekspertów, czy od nas jako od menedżerów inkubacji, czy też od rynku, przy czym od rynku ta informacja jest bardzo brutalna, ponieważ my działamy na rzecz uczestników startupu, w związku z tym jesteśmy wspierający na tyle, na ile się da. Czyli to przygotowanie jest bardzo istotne. Zachęcamy do tego, żeby pooddychać chwilę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie działać od razu pod wpływem emocji. A trzecia rzecz, i to widać tutaj na tym diagramie, żeby się odrobinę cofnąć, żeby zrobić dwa kroki w tył, gdyby się okazało, że nie zaczęło się od uważnego przemyślenia tego, co się dzieje na rynku, tego, czego ludzie potrzebują, jak można im pomóc. Wykorzystujemy już w trakcie trwania inkubacji i zachęcamy do tego, żeby używać tego narzędzia w biznesie, w pracy, rzeczywiście intensywnie i często, jak tylko się pojawia okazja. Korzystamy z tak zwanego podejścia design thinking, które tak naprawdę powinno zaczynać się od wejścia w buty tego, dla kogo chcemy coś zrobić. Oczywiście rozumiemy to, że pojawia się pomysł,
nie było to przemyślane do końca, dla kogo ten pomysł jest i jaką ma spełnić potrzebę. I to też jest super. To też jest super, że ktoś przychodzi i mówi, mam pomysł, pomóżcie mi to poukładać jakoś. Dlatego zachęcamy do tego, żeby mając wymyślone jakieś rozwiązanie, odrobinę się cofnąć, zastanowić się, czego ludzie potrzebują, potem spróbować określić, w czym tkwi prawdziwy problem, bo potrzeba i problem to mogą być dwa różne obszary. Potem zająć się jeszcze raz przemyśleniem swojego pomysłu, być może wymyśleniem jego różnych wersji, potem stworzeniem prototypu na takim poziomie, na jakim się da. Czasami może być to po prostu opis produktu czy jakiegoś rozwiązania i potem pójścia do tych ludzi, którzy mogą dać informację zwrotną z gotowością na jej przyjęcie, żeby ten prototyp przetestować i potem znowu wrócić do etapu empatyzacji. Czyli znowu zacząć rozmawiać z rynkiem na temat tego, czego ten rynek potrzebuje, czego potrzebują. Ja teraz specjalnie mówię bardzo ogólnie rynek, zaraz będziemy to doprecyzowywać. Wspominałem o próbach, o testowaniu. My nazywamy to eksperymentami biznesowymi. Mamy nawet specjalnych ekspertów, którzy są wyspecjalizowani w tworzeniu eksperymentów biznesowych. Czasami mają nawet swoje grupy badawcze z różnych obszarów, z których korzystają. I tak idąc po kolei, najpierw stawiamy razem ze startupami i zachęcam was do stawiania hipotez w obszarach, w których wy działacie. To mogą być hipotezy z bardzo różnych obszarów i w zasadzie można je przypiąć do każdego z elementów business model canvas, o którym będziemy za chwilę mówić. Kolejna rzecz to jest bardzo uważny dobór grup badawczych pod względem ich liczebności, żeby była wystarczająca, żeby można było uznać, że w odniesieniu do populacji, którą badamy, ta grupa jest istotna statystycznie. I druga kwestia to jest dobór składu tej grupy. Częstym błędem, z którym się spotykamy, jest koncentracja startupów, czy w ogóle ludzi, którzy tworzą nowe projekty, wyłącznie na znajomych. Czyli ktoś mówi, no ja pogadałem ze znajomymi i wychodzi na to, że rynek jest zainteresowany. I to jest świetne, bo to jest pierwsze przetarcie, to jest pierwszy kontakt z żywym człowiekiem i opowiadanie o swoim biznesie. Natomiast na koniec dnia to nie tym 5, 10 czy 20 znajomym będziemy sprzedawać nasz produkt, ideę, czy będziemy z nimi coś tworzyć, tylko dużo szerszej grupie. W związku z tym nie można poprzestać na grupie badawczej, która jest taka bardzo mało urozmaicona i mało odpowiada docelowemu rynkowi. Kolejna rzecz to jest albo na takiej grupie badawczej, przepraszam Michał, która jest z nami emocjonalnie związana i dlatego, że nas lubi, to powie, że nasz projekt jest fajny, bo to jest najczęstszy błąd startupów. Opowiadają nam o tym, że rozmawiali z 15 swoimi znajomymi. Wszyscy powiedzieli, że od nich kupią ten produkt. Tylko później, jak przychodzi do komercjalizacji, no to ci znajomi przestali mieć tą pilną potrzebę i chęć zapłacenia za produkt. Ta chęć zapłacenia jest super ważna tutaj. Bo to, że ludzie by chcieli, to, że państwo by chcieli kupić ode mnie taki mikrofon, to jest całkiem prawdopodobne, ale jakby się okazało, że ten mikrofon kosztuje 50 tysięcy, a ja wam o tym nie powiedziałem, to może się okazać, że jednak nie wszyscy będą chcieli go kupić. Kolejny bardzo istotny element to jest właśnie dobór metod badawczych. Wspomniałem tutaj o wywiadach pogłębionych, do których pomagamy tworzyć scenariusze, również badaniach ankietowych, jak również konsultacjach z ekspertami, co często ma miejsce, zwłaszcza w przypadku koncepcji, które są powiązane z jakimiś rozwiązaniami z obszaru takiego stricte naukowego, gdzie opinia jakiegoś profesora, który może powiedzieć, czy coś jest możliwe, czy niemożliwe, na danym etapie może być już traktowana jako eksperyment biznesowy. Określamy mierniki, czyli jaka informacja zwrotna będzie dla nas satysfakcjonująca. Czyli na przykład jeśli 80% respondentów będzie zainteresowanych produktem,
to uznajemy, że to jest wystarczający powód do tego, żebyśmy zaczęli nasz produkt rozwijać i iść w stronę komercjalizacji. Może się okazać, że wystarczy, że 10%, czy tylko jeden będzie poważnie zainteresowany i podpisze list intencyjny na przykład, i to też może być wystarczający powód do tego, żeby projekt rozwijać. Kolejna kwestia to jest fizyczne przeprowadzenie badań, potem analiza wyników, wyciągnięcie wniosków i na koniec podjęcie decyzji, czy dokonuje się zmian, czy się ich nie dokonuje, bo czasami jest tak, że hipoteza jest potwierdzona, możemy działać dalej. Czasami jest konieczna jakaś modyfikacja, czasami jest to zwrot bardzo poważny, który nazywamy pivotem. Najczęściej jest tak, że coś trzeba wzmocnić, albo coś trzeba osłabić, czegoś dodać, albo czegoś ująć, mówiąc tak bardzo, bardzo ogólnie, i można w procesie działać dalej. Przypominam, że to jest działanie, które ma nie zaangażować od razu jakiejś ogromnej energii, ogromnych kosztów, tylko ma krok po kroku przeprowadzać przez proces. Pracując ze startupami, i też zachęcam do tego, bo ja tak powtarzam to słowo startup, ale może powiedzmy pracując w projektach, warto zastanowić się nad tym, jakie pojawiają się w nich ryzyka. Warto pytać ekspertów, być może osoby działające w podobnych obszarach, o to, z jakimi problemami się zetknęły. To pozwala nam po pierwsze te ryzyka zdefiniować, po drugie określić ich prawdopodobieństwo, jak również skutki, bo może się okazać, że jest jakieś ryzyko, które uznajemy za istotne, natomiast prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest na tyle niskie, że to ryzyko nie jest dla nas kluczowe. Może się też okazać, że prawdopodobieństwo jest stosunkowo wysokie, ale skutki są minimalne i można sobie na nie pozwolić. Z ryzykami można zrobić przynajmniej dwie rzeczy. Uniknąć tego ryzyka, czyli po prostu zrobić coś inaczej, zrobić coś w taki sposób, żeby to ryzyko się nie pojawiło. Jak również można, i to jest jedno z moich ulubionych słów, bo to jest takie mitygujące, czyli można ryzyka mitygować, jak to się pięknie nazywa, czyli próbować zmniejszać prawdopodobieństwo ich wystąpienia lub też skutki. Czyli generalnie doprowadzać do tego, żeby było bezpiecznie. Czyli zapiąć pasy, nie jechać z nadmierną prędkością, mieć aktualne badanie techniczne zrobione naprawdę, a nie na niby, i tak dalej, i tak dalej. Tworzymy również scenariusze zachowań związane z ryzykami, czyli jak pojawi się, jeśli ryzyko się ziści, to jak się zachowamy, co zrobimy. Bo bardzo często kluczowym elementem i w biznesie, i w projektach niebiznesowych jest czas. Czyli jeśli mleko się rozleje, to jak się zachowamy? Zwróćcie Państwo uwagę, jak często zdarza się tak, że gdzieś wydarzy się jakaś katastrofa i nagle jest szok, taka, którą każdy by przewidział. Student by przewidział, uczeń by przewidział, gimnazjalista by przewidział, tak? A co dopiero ekspert. I okazuje się, że w jakimś przedsiębiorstwie dochodzi do wypadku, i nie bardzo wiedzą, jak się zachować, co powiedzieć. Nie mają żadnego scenariusza, żeby w jakiś sposób temu zaradzić. Rozmawiamy również w ramach naszej pracy na temat minimalizowania skutków, co w zasadzie wynika z tych scenariuszy zachowań. Startupy, jak w ogóle wszystkie przedsięwzięcia, to są przedsięwzięcia ludzkie. Ja się jeszcze nie spotkałem ze startupem, który byłby wymyślony i przeprowadzony przez sztuczną inteligencję. Być może to jest genialne wyzwanie, żeby taki startup powstał. Aczkolwiek sztuczna inteligencja bardzo często pojawia się jako słowo wytrych w startupach. Na wszelki wypadek warto dodać do wniosku o finansowanie, tak, że będzie tam sztuczna inteligencja. Innowatorzy bardzo często posługują się tym sformułowaniem, składając chociażby wnioski o dofinansowanie, ponieważ myślą, że sztuczna inteligencja to jest taka nowoczesna rzecz, która otworzy im drogę. I ale jeszcze maszynowe uczenie, machine learning. Tak, jest kilka takich właśnie słów, wytrychów. Natomiast pierwsze pytanie, które zadajemy, po co ta sztuczna inteligencja? Czy warto inwestować tyle pieniędzy w sztuczną inteligencję w tym rozwiązaniu? Czy nie da się zrobić tego łatwiej? Także to też jest czasami po prostu ryzykowne. Skoro mówimy o ludziach, to jest w nas wielka wiara w ludzi, i w synergię taką związaną
z rzetelną, fajną współpracą. Mocno premiujemy zespołowość i to nie wynika tylko z tego, że taką ideą się kierujemy. To wynika z doświadczeń, które są różne. Czasami jest tak, że pojawia się gotowy zespół, który się rozpada podczas trwania inkubacji, bo ludzie kompletnie nie mają gotowości do tego, żeby ze sobą współpracować, a jest za mało czasu, żeby przeprowadzić z nimi jakiś poważny psychologiczny trening i ich do tej współpracy rozwinąć. Czasami jest tak, że ktoś przychodzi sam, zaczyna sam i widać, dosyć szybko jesteśmy w stanie to odczytać, że jest osobą, która ma dużo pokory i potrafi jednoczyć wokół siebie ludzi. Czyli i potrafi powiedzieć, ja się na tym nie znam, natomiast jestem otwarty i gotów na to, żeby mieć ludzi, którzy będą ze mną w tym współpracować. To czasami jest taki niuans. Ludzie czasami mówią, ja sobie znajdę tych, którzy mi to zrobią. I to już zapala nam taką czerwoną lampkę. Ale jak ktoś powie, ja będę mieć... czy będę współpracować z ludźmi, z którymi razem będziemy to robić, to już jest taki sygnał bezpieczniejszy. Dołączamy do startupów i w roli ekspertów, i nie tylko my oczywiście, i menedżerów. Staramy się być częścią zespołu. Oczywiście w taki rozsądny, zdrowy sposób, natomiast w momentach, w których już rzeczywiście spotykamy się, pracujemy razem, to wchodzimy do tego zespołu, stajemy się jego częścią, tą, która jest rzeczywiście potrzebna w danym momencie, nie po to, żeby robić coś za ludzi, tylko po to, żeby ich wesprzeć w procesie i pokazać im również, że to miejsce, które na chwilę zajęliśmy, dobrze, żeby w tym miejscu pojawił się docelowo ktoś inny. Istotnym elementem jest to, że i do tego bardzo mocno zachęcam, to jest kontraktowanie współpracy. Już na samym początku współpracy z zespołami nie tylko kontraktujemy swoją rolę i swoją współpracę z nimi, ale zachęcamy ich do tego, żeby oni między sobą pewne rzeczy zakontraktowali, żeby uniknąć takiej sytuacji, że ktoś mówi, a ja nie wiedziałem, że ja coś będę musiał robić. Ja myślałem, że ja tylko będę wpisany do KRS-u jako wspólnik spółki i potem będę beneficjentem. A to tak do końca... Oczywiście można się tak umówić, ale to musi być twarda umowa. Mówiąc o zespole, mówimy o takich trzech obszarach. Pierwszy z nich, który jest pewnie najbardziej w oczywisty sposób definiujący zespół, odróżniający go od grupy, jest wspólnota celu. Jeśli sobie opiszemy ten cel, uzgodnimy, że ciągniemy w jedną stronę, to jest już pierwszy krok do tego, żeby się stać zespołem. To oczywiście nie znaczy, że poszczególne osoby nie mogą realizować swoich celów. Dobrze, jak to się dzieje transparentnie, ktoś mówi, ja chcę zarobić pieniądze, dla mnie tylko pieniądze są ważne w tym projekcie. I okej, ktoś inny może powiedzieć, dla mnie kluczowy jest rozwój, w związku z tym zależy mi na tym, żeby to się odbywało w taki sposób, żebym mógł się czegoś nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz, to jest coś, co nazywamy, to jest kolejne z moich ulubionych słów, to jest komplementarność zespołu. Bardzo poważnie zaczynamy wyglądać, jak zadajemy pytanie startupowi na samym początku, czy wy macie komplementarny zespół. Jest panika po prostu, ale bardzo szybko to wyjaśniamy. Bardzo istotne jest to, żeby w zespole były osoby z różnych bajek, z różnych obszarów. A jeśli ich nie ma, jeśli są pewne luki, czyli na przykład nie ma osoby, która miałaby taki sznyt biznesowy, bo są tylko osoby, które zajmują się kwestiami technologicznymi, to istotne jest to, żeby nazwać to i w jednoznaczny sposób powiedzieć, w naszym zespole nie ma takiej osoby. I wtedy zastanowić się, co mamy zrobić, czy mamy kogoś zatrudnić, czy mamy pozyskać zewnętrznego eksperta. No na etapie inkubacji to my pełnimy rolę taką biznesową. Kolejny element, którym chciałbym domknąć kwestię związaną z ludźmi, aczkolwiek o ludziach jeszcze będzie więcej, to jest to, że ciężko jest prowadzić przedsięwzięcia, jeśli nie ma między ich uczestnikami zaufania. Ja wiem, że to brzmi jak komunał, ale to jest prawda najprawdziwsza, jaka może być. Kolejna rzecz to jest otwartość, między innymi otwartość na konstruktywny konflikt. Czyli na to, że my się będziemy ścierać, ale nie ścieramy się przeciwko komuś, tylko w sprawie. To nie jest tak, że udzielenie informacji zwrotnej, trudnej informacji zwrotnej ma zburzyć naszą relację,
czy nie prowadzić naszego biznesu w tym kierunku, w którym chcemy, tylko wręcz przeciwnie. To ma spowodować, że unikniemy być może jakiegoś błędu, jeśli się zetrzemy, jeśli coś omówimy. Kolejna rzecz, no to jest branie odpowiedzialności za to, co się samemu robi, ale też branie odpowiedzialności za biznes, za pozostałe osoby, oczywiście w tym zakresie, który jest możliwy. No i ostatni element, z którym nie zawsze jest kolorowo, to jest zaangażowanie. Bo czasami wydaje się, pomysł jest świetny, zespół jest genialny, mamy głowę w chmurach, przychodzi co do czego i nagle się okazuje, że nic się nie dzieje, bo nie ma zaangażowania. I to są momenty, w których nam jest bardzo ciężko, teraz nie żebyśmy narzekali, ale my jako menedżerowie musimy zmienić zupełnie wektor naszej pracy, czyli nie zajmować się tym procesem, tylko musimy się na chwilę od niego odkleić i trochę popracować z ludźmi, jak człowiek z człowiekiem i rzeczywiście dojść do takiego punktu, w którym musimy zadać pytanie, czy wy naprawdę chcecie to robić? Czy wy naprawdę chcecie razem rozwinąć ten pomysł, chcecie współpracować? Myślę, że państwo jako słuchacze możecie potraktować właśnie zaangażowanie zespołu jako pewien rodzaj ryzyka, z którym możecie się spotkać. To ryzyko występuje na różnych etapach rozwoju startupu, spółki, wytrwałości, cierpliwości. Warto o tym wiedzieć i formułując państwa zespoły w państwa projektach, no przewidzieć właśnie kontrakt jako sposób mitygacji, o którym mówił Michał, tak? Jakby spisanie czy przypisanie ról, zadań, ale też odpowiedzialności i harmonogramu wykonywania zadań poszczególnym członkom zespołu. Bo kiedy na początku jest świetna idea, pomysł do rozwoju, wizja pieniędzy w startupie, to jest duże zaangażowanie. Ale ten proces dochodzenia do pieniędzy, sukcesu rynkowego trwa nieraz latami i to zaangażowanie słabnie albo po prostu zespół się wykrusza z przyczyn niezależnych, osobistych, zawodowych, innych również. I to, żeby wiedzieć kogo, którego członka zespołu musimy zastąpić, jakich kompetencji musimy poszukać na rynku w zamian za tego członka, który odszedł, no to właśnie w tym pomaga nam spisanie czy określenie, umówienie się na te odpowiedzialności, na te zadania, które dana osoba ma dowieść, żeby projekt zaczął funkcjonować. I też mówiąc tak bardzo prosto, umówienie się na to, czy określenie tego, czego chcemy, czego nie chcemy. Bardzo proste dwa pytania, na które czasami startupy czy zespoły startupowe odpowiadają podczas kilkugodzinnej burzliwej dyskusji, która jeśli kończy się ustaleniem, że przyjmujemy to, że tego chcemy, tego nie chcemy i pojedyncze osoby biorące udział w projekcie podpisują się pod takim podejściem, no to jest bardzo dobry fundament. Będziemy mówili za chwilę i popracujemy tak warsztatowo wokół narzędzia do budowania modelu biznesowego. Ja bardzo nie lubię słowa szablon, które często canvas jest tłumaczona jako szablon. Wolę myśleć o tym w trochę inny sposób, zaraz się podzielę taką metaforą, powiedziałbym. Przygotowując się do tego warsztatu, próbowaliśmy wejść w wasze buty. No czyli założyliśmy, jesteście z różnych obszarów, istotnym elementem jest dla was porozumienie w obszarze międzynarodowym, międzykulturowym. Pomimo tego, że jesteśmy blisko siebie, no to przecież w piękny sposób się różnimy i na tym można budować, pozostając nadal sobą. Stąd wydało nam się, że business model Canvas jest bardzo fajnym narzędziem, bo to jest narzędzie, które troszeczkę można porównać do Esperanto. To jest pewien język, na który możemy się umówić, którego stosunkowo łatwo się nauczyć, ponieważ on czerpie z różnych źródeł, takich dosyć oczywistych źródeł i można wykorzystać ten język do tego, żeby się w dobry, efektywny sposób porozumieć. Taką wisienką na tym torcie niech będzie to, że to jest język, który jest zrozumiały dla wszelkich przedsiębiorstw czy wszelkich instytucji, które finansują. Dla nich to jest dosyć oczywisty sposób podejścia do sprawy, który po pierwsze jest zrozumiały, po drugie w jasny sposób daje do zrozumienia, że ktoś, kto przemawia tym językiem, przemawia językiem tego modelu, przepracował go i ma podobne rozumienie świata biznesowego jak my. Jest to język, który pozwala dogadywać się ludziom z różnych obszarów zawodowych.
Jak również, co jest bardzo, moim zdaniem, dużą wartością w tym narzędziu, jest to rozwiązanie dla osób o różnych preferencjach komunikacyjnych. Czyli te osoby, które mają podejście bardziej, czy nawet osobowościowych, mają bardziej podejście analityczne, znajdą w tym narzędziu kochaną przez nich strukturyzację, kochaną przez nich takie podejście porządkujące. Z kolei osoby, które mają bardziej taki kreatywny sposób myślenia, chociaż nie odmawiam kreatywności analitykom, bo to byłoby nadużyciem, ale osoby, dla których ważne jest kreowanie, rozwijanie, tutaj też znajdą fundament do tego, taki punkt odbicia, żeby móc rozwijać swoje pomysły. Mówiłem o strukturyzowaniu i analizie. Kolejna rzecz to jest wątek twórczy i wątek testowy. Ten model, o którym zaraz powiemy, to jest doskonałe środowisko do tego, żeby na sucho, żeby w bezpiecznych warunkach teoretycznie, ale w taki sposób symulacyjny przeprowadzać testy, sprawdzać, jak zmiana, której dokonamy w modelu, wpływa na inne jego elementy. I ostatnia rzecz, która wydaje się tutaj kluczowa, to jest to, że biznes model Canvas pomaga zrozumieć powiązania pomiędzy poszczególnymi elementami biznesu. Pomaga je w fajny sposób rozrysować. Mówiąc o modelu biznesowym, będziemy posługiwać się arkuszem, który za chwilę pokażemy. On pozwala ułożyć biznes modelowy na jednym obrazku, czyli daje szansę na spojrzenie na niego w całości. Kolejna rzecz to jest to, że to jest koncepcja, która stanowi doskonały wstęp do biznesplanu. Bez biznesplanu nie da się iść dalej, ale zanim się go stworzy, to trzeba w ogóle wiedzieć, o czym ten biznes ma być, czy o czym to przedsięwzięcie ma być. Kolejna rzecz to jest porządkowanie, o którym mówiłem. Nie można przecenić tego wątku inspiracyjnego do tworzenia i dyskusji. O testowaniu mówiłem, o upraszczaniu mówiłem, nie chciałbym niczego zgubić i o tym, że punkt odniesienia dla inwestorów to również jest. Krótka inspiracja. Pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, jak dotknąłem w ogóle tej tematyki, to jest taka metafora maszyny tkackiej. Ciężko będzie nam tkać, jeśli nie będziemy mieli jakieś ramy, jakieś osnowy. I tę osnowę stanowi właśnie biznes model Canvas. A to wszystko, co będziemy w niego wplatać, można by nazwać wątkiem. Ja jeszcze się w tych czasach uczyłem, że na zajęciach praktyczno-technicznych w szkole mieliśmy przynajmniej teoretycznie omawiane, w jaki sposób się tka. W związku z tym stąd taka reminiscencja z dawno minionego dzieciństwa. A biznes model Canvas w wydaniu anglojęzycznym wygląda tak. I zaraz będziemy go rozmontowywać na kawałki. Mamy też w wydaniu polskim. I teraz tak, chcemy was zachęcić, idąc już w stronę taką praktyczną, chcielibyśmy was zachęcić do tego, jeśli jesteście sami, to we własnych głowach, jeśli jesteście w zespołach, to fajnie jest to przez chwilę przegadać. Dajmy sobie może minutę na to, żeby zastanowić się, z jakiej perspektywy, z perspektywy jakiego pomysłu, jakiego projektu, który teraz będziecie robić, czy robicie, będziecie przechodzić przez ten model biznesowy. Tak, żebyście byli w stanie odnosić to, o czym powiemy, do waszego projektu, ponieważ w dalszej strukturze naszego warsztatu będziemy przedstawiać poszczególne elementy biznes model Canvas i będziemy was prosili, żebyście dosłownie pewnie przez minutę, Edyta, prawda? Myślę, że tak. Żebyście przez minutę zastanowili się, co z waszej perspektywy byście umieścili w tym określonym polu modelu biznesowego. Czyli reasumując, zaczynamy od tego, żebyście pomyśleli, wokół jakiego projektu chcielibyście się zastanawiać. Czy to jest zmiana pracy, czy to jest rozwój w obszarze edukacyjnym, czy to jest, czy to jest partnerstwo transgraniczne, czy to jest jakaś organizacja non-profit, czy też jest to jakiś biznes. Edyta, czy ja dobrze to opowiedziałem?
Tak, jak najbardziej. Damy teraz Państwu właśnie tą przysłowiową minutkę, tą chwilę na zastanowienie się, ale za chwilę jeszcze dwa kroki wstecz w właściwym podejściu startupowym i ja jeszcze uzupełnię pewne kwestie formalne. Dobrze. I biznesowe. Natomiast gdzieś tutaj uruchomiłam sobie stoper, więc postaramy się nie przeszkadzać Państwu przez pozostałe 40 sekund. Zastanówcie się Państwo nad pomysłem. Dobrze, minęła nam ta przysłowiowa minuta. Myślę, że Państwo macie w głowie zaplanowane już, nad czym chcielibyście popracować dzisiaj. Ja przejmę od Michała zmieniacz slajdów i Michał może wreszcie złapać oddech. Jedna z takich zasad wystąpień publicznych mówi, że osoba będąca na scenie i mówiąca do publiczności nie powinna mieć nic w rękach, ponieważ to powoduje takie napięcie u słuchacza, że coś spadnie. Osoba mówiąca rzuci rzutnik, znaczy zmieniacz slajdów, mikrofon albo jeszcze moją podpórkę z podpowiedziami. Nie, nie będę rzucać, możecie czuć się Państwo bezpieczni. Mamy tyle narzędzi, żeby lepiej nas było słychać, a ta podpórka, którą się wcześniej wspomagałam, to po to, żeby korzystać też z notatek, bo bardzo dużo chcielibyśmy dzisiaj Państwu opowiedzieć, ale w tym krótkim czasie też nie da się wszystkiego. Natomiast jest kilka rzeczy, którymi chciałabym Państwa teraz w tych kilku slajdach jeszcze zainspirować. Być może wrzucić do tego procesu myślowego kilka haseł, które później Państwo będziecie chcieli zgłębić, doczytać, rozpoznać. Być może później po warsztacie jeszcze porozmawiać z nami na ten temat. Wracając jeszcze te, tak właśnie jak mówię, dwa kroki wstecz na taki trochę grunt formalno-biznesowy, chciałabym Państwa zapoznać z pewnymi zagadnieniami, ponieważ jesteśmy już co prawda u progu tej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, ale już o krok od ogłoszenia nowych środków na rozwój przedsiębiorstw, innowacyjności, czy w ogóle jakby rozwój społeczno-gospodarczy. Z tego, co nam wiadomo, te pieniądze w polskich programach rządowych i polskich, znaczy w programach unijnych skierowanych tutaj na rynek polski, mają też być przeznaczone na rozwój, na dalszy rozwój innowacji i startupów, na rozwój jakby tej części patentowej, to znaczy zwiększenie liczby patentów, która też determinuje innowacyjność danego kraju, ale mają też być pieniądze na to, aby wspomagać startupy zagraniczne czy zespoły zagraniczne, aby lokowały swoje biznesy w Polsce. Więc po to, żeby też jakby mieć taką namiastkę przygotowania się do ubiegania się o te formalne aspekty dofinansowań czy biznesu, to warto właśnie poznać kilka haseł, zagadnień. Jednym z nich jest pojęcie innowacji. Innowacja w tych właśnie programach dofinansowania rozwoju startupów, czy w ogóle projektów badawczo-rozwojowych jest rozumiana w myśl podręcznika Oslo Manual i jest rozumiana jako wdrożenie na rynek nowego lub znacznie ulepszonego, tutaj może być produktu lub usługi, bądź też procesu działającego w danej firmie. Może to być nowa metoda marketingowa wdrażana w danym przedsiębiorstwie albo sposoby organizacji, metody organizacji praktyk biznesowych, miejsca pracy, relacji ze środowiskiem. Jak Państwo wiecie, ta nowa organizacja została też nieco wymuszona przez sytuację pandemiczną i mnóstwo przedsiębiorstw inwestowało czy dostawało środki na to, żeby uzupełnić swoje zasoby informatyczne chociażby po to, aby móc jakby delegować czy móc rozliczać pracę zdalną, czy w ogóle zorganizować w swoim przedsiębiorstwie pracę zdalną. Jeśli mówimy o innowacji, to też warto zwrócić uwagę na wymagany zasięg tej innowacji. Ona może dotyczyć, zgodnie z podręcznikiem Oslo Manual, nowego produktu, usługi, procesu, metody marketingowej w obrębie przedsiębiorstwa, ale może być też wymagana na poziomie co najmniej krajowym albo poziomie ponadkrajowym, międzynarodowym. Poziom krajowy to taki, gdzie dana metoda czy dana usługa nie jest jeszcze wdrożona na rynek danego kraju czy regionu. Drugie takie pojęcie, jeśli którego pozwolisz, ja dodam tylko do tych kwestii innowacyjnych. Nie bójcie się, nie wszystko, co macie zrobić, musi być koniecznie innowacyjne. Możecie skorzystać z tych narzędzi, o których mówimy, również w sytuacjach, w których
nie jest to innowacją. Bardzo zachęcamy mocno do innowacji i mocno ją promujemy, natomiast z tych wszystkich narzędzi, o których mówimy, można korzystać i warto korzystać, również zaczynając projekt, który z definicji czy na samym początku nie może być określony jako innowacyjny, bo może się okazać, że pracując z tymi narzędziami dojdziecie do tego, że znajdziecie właśnie jakąś innowacyjną drogę, innowacyjny sposób i w ten sposób zyskacie potrzebną wam przewagę. Zdecydowanie tak. Ja też jeszcze wrócę do początku mojej wypowiedzi. Ja tutaj państwu chcę po prostu jakby zainspirować, nie tyle zainspirować, co wskazać, podpowiedzieć, zaanonsować, że są takie pojęcia, które gdzieś w tym formalnym obiegu innowacji funkcjonują i warto je już na etapie sięgania po środki, czy w ogóle jakby takiej współpracy sformalizowanej, warto je przyswoić. Drugi takie pojęcie to jest TRL, czyli poziom gotowości technologicznej, Technology Readiness Levels. Jest 9 tych obszarów. One są bardzo mocno stosowane na przykład przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, znaczy jakby mocno tutaj egzekwowane. To są poziomy, na których znajduje się rozwój danego produktu, no bo innowacja to jakby tworzenie czegoś od podstaw. Tworzenie rozwiązania, którego na rynku nie ma, a więc tworzenie go w poszczególnych etapach. O tych etapach też jeszcze przy Business Model Canvie będziemy mówić, jak na nie zwrócić uwagę. Tak jak wspomniałam, 10 poziomów ze względu na czas, nie będę tutaj wszystkich czytać, ale są do tego świetne opracowania i warto, jeżeli państwa będzie ten temat dotyczył, no to warto w internecie też poszukać chociażby na Agencji Rozwoju Przemysłu czy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To, co wspomniał Michał, uspokajając też państwa tutaj obawy przed tymi formalizmami, innowacja to nie tylko nowy produkt i nie tylko nowa usługa. Te innowacyjne podejścia w wielu firmach są wdrażane w poszczególnych elementach modelu biznesowego, o którym za chwilę będziemy jeszcze mówić. I tak dla przykładu chciałam państwu pokazać, na przykład firma Muscat, firma oferująca okulary. Widzę kilka osób na sali, które tak jak ja używają okularów i kupić okulary tak w ogóle stacjonarnie to jest duży problem, przynajmniej dla mnie. Pani zawsze mi mówi, że nie, te leżą za płytko, te za nisko, te za wysoko, tutaj za bardzo wchodzą na brwi i w ogóle no ciężka sprawa. A firma Muscat opracowała sobie taki model relacji z klientem, taki model dostawy, czyli kanału komunikacji z klientem, kanału sprzedażowego, że dostarcza te okulary przez internet. Poza tym model biznesowy udostępniania samochodów. Wcześniej wszyscy byliśmy przyzwyczajeni do tego, że samochód trzeba mieć, posiadać na własność, ewentualnie leasingować, mieć go w kredycie, tak? No to w zależności od tego, jaka forma tam prowadzenia byłaby najbardziej przystępna dla danej osoby. No znanym już wszystkim nie trzeba przedstawiać firma Panek, która udostępnia samochody elektryczne na określony czas dla krótkich przejazdów, ale ostatnio również była mowa o tym, że Panek będzie udostępniał łodzie elektryczne na przykład właśnie w tej postaci sharing economy, znaczy w tej formule sharing economy współdzielenia i krótkookresowego wynajmu. Netflix, firma, która wcześniej zajmowała się dostawą, czy tam jakby obsługą płyt DVD i filmów nagranych na nośniki, takie fizyczne nośniki, bardzo szybko zareagowała na zmiany na rynku i na zmianę w technologii. Netflixa również państwu nie trzeba przedstawiać. Model subskrypcyjny, a więc też innowacja w zakresie opłaty za korzystanie z produktu czy z usługi, tak naprawdę z usługi, którą oferuje Netflix. Ciekawa sprawa, te fioletowe pudełka. To jest brytyjska firma MeUndies. To jest firma, która dostarcza bieliznę w modelu subskrypcyjnym. Więc można sobie po prostu wykupić abonament na to, żeby co jakiś czas dostawać określoną liczbę sztuk bielizny. Ta bielizna, która najczęściej schodzi w tym modelu takiej dostawy zdalnej, jest później w tym fizycznym sklepie wprowadzana, czy jakby do takiej masowej produkcji wprowadzana. A więc w ten sposób firma nie dość, że obsługuje swojego klienta, znając jego preferencje, to też dla siebie czerpie taką informację, które modele najlepiej się sprzedają i które są najbardziej chodliwe po to, żeby w tej ekspozycji stacjonarnego sklepu mieć właśnie te, które szybko się sprzedadzą. Lokalny rynek, lokalny tutaj startup Sandoz. To jest firma, która ma innowacje, to znaczy produkuje i dostarcza suplementy diety, bardzo mocno spersonalizowane. Na swojej stronie internetowej mają ankietę, no około 15 czy 20 minut wypełnia się informacje o sobie, o swoim preferencjach, stylu życia, stanie zdrowia. Następnie komponowany jest suplement diety w postaci jednej saszetki i dostarczany w modelu również abonamentowym co określony czas dla klienta. Świetne rozwiązanie. Firma zdobywa wiele nagród. Model innowacji w zakresie dostarczania
czy monetyzacji swojego pomysłu, czyli jakby kreowania strumieni przychodów. YouTube przez długi czas był dostępny i znamy go wszyscy jako źródło czy muzyki, czy filmów. Natomiast od jakiegoś czasu YouTube przeszedł na ten model freemium, a więc w podstawowej jakby zawartości czy dostęp do samego serwisu jest darmowy, ale przerywany reklamami, bo na jakiejś innej zasadzie firma musi sobie też te koszty przychodami pokrywać. Natomiast jeżeli wykupimy wersję premium, no to oglądamy treści bez reklam. Jeszcze tylko kilka takich formalnych kwestii. Definicja startupu, też dla Państwa, którzy chcielibyście zgłębić jakby sam proces i samą definicję. Najbardziej popularna to Eric Ries, która mówi o tym, że startup to jest ludzka instytucja, czyli zespół, czyli ludzie, czyli to, o czym mówił Michał, podstawa, tak? Komplementarność, zaufanie, zaangażowanie, przypisanie zadań, stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług. A więc startup nie jest kolejną standardową działalnością, której model biznesowy jest na rynku już wielokrotnie sprawdzony. U nas już też często zwykło się mówić, że startup to każda firma, która jest prowadzona tam 3 lata od założenia, tak? Często banki w swoich raportach w taki sposób traktują startupy taką definicją. Natomiast nie, no tak wywodząc się jakby z Doliny Krzemowej, wywodząc się z samego sedna startupów, jest to taki zespół, który buduje całkiem nowy produkt lub usługę. No i trzeci element w warunkach skrajnej niepewności, czyli znowu ryzyko, znowu to, że niewiele wiemy. Wiemy, co chcemy zrobić, ale nie wiemy, jak przyjmie to rynek, nie wiemy, jak produkt ma dokładnie wyglądać, nie wiemy, jakimi kanałami się komunikować z naszymi klientami. Te niepewność i ryzyko, które na pewno trzeba zaadresować, ale do tego jeszcze momentu wrócę. Edyto, jeśli pozwolisz, jeszcze tutaj uzupełnię. Nie będę prosił, żeby podniosły rękę te osoby, które uważają, że żyjemy w warunkach skrajnej niepewności, bo mam wrażenie, że większość z nas ma takie poczucie, że ta niepewność nam towarzyszy. W związku z tym tak naprawdę wszyscy możemy myśleć startupowo. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na dwie perspektywy. Jedną perspektywę tworzenia czegoś zupełnie od początku i drugą perspektywę włączenia tego sposobu myślenia w działający biznes, nawet w działające przedsięwzięcia, tak bym powiedział, różne organizacje. Czasami myślimy sobie, moja organizacja jest bardzo skostniała, nic nie zmieniamy. No to można spróbować przetestować taki sposób myślenia, trochę się tym pobawić i zobaczyć, co z tego sposobu myślenia możemy dla siebie wyjąć. Bo to jest to, co ja bardzo lubię w tym podejściu i w tych narzędziach, o których mówimy, to jest to, że to nie jest tak, że trzeba użyć od samego początku do końca. Tylko można wyjąć te elementy, które przynoszą korzyść. Ja czasami zadaję takie pytania, jak rozmawiam z przedstawicielami startupów, którzy mówią o jakimś swoim pomyśle i mówię, słuchaj, odpowiedz sobie na pytanie, takie może nawet filozoficzne bym powiedział, czy to, co chcesz zrobić w twoim przekonaniu przyniesie ci chaos czy porządek, stagnację czy wzrost? W związku z tym, wyjmując sobie poszczególne elementy tego, o czym mówimy, można je sobie pooglądać i stwierdzić, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Fajnie to działa w jednym systemie, ale to nie jest samochód, że jak wyjmiemy z niego kierownicę, to na nic nam się nie przyda. Tu wyjęcie tej kierownicy może się okazać, że będzie dla nas użyteczne. Tak, świetnie, Michał, dzięki za tą dopowiedź, bo przypomniałeś mi właśnie, że jeszcze przy definicji startupu nie powiedziałam o dwóch rzeczach. W tej definicji nie ma informacji o branży. Startupy mogą powstawać w każdej branży tak naprawdę, to jedna taka uwaga. A druga uwaga to taka, że w tej definicji startupu nie ma też wielkości firmy. I startupy to mogą być nowe twory, przedsiębiorstwa czy zespoły tworzone przez całkiem nowych członków, którzy po prostu z jakiegoś powodu chcą ze sobą współpracować, ale to również mogą być tak zwane spin-offy albo taka intraprzedsiębiorczość, czyli jeżeli Państwa przedsiębiorstwa albo organizacje, w których jesteście, są już dojrzałe, długo funkcjonują na rynku, mają już utarte schematy działania, ale potrzebujecie świeżości, potrzebujecie nowych sposobów zagospodarowania swoich zasobów, które posiadacie, chcecie wyjść z czymś nowym, dostosować się do potrzeb waszych odbiorców rynku, to jak najbardziej tutaj też to pojęcie startupu będzie miało zastosowanie i te narzędzia, które tutaj standardowo są stosowane także. Zwłaszcza w tym obszarze pozyskiwania i otwartości na informacje zwrotną i wewnątrz zespołu,
tak żeby zespół mógł powiedzieć szefowi, co myśli, szef, żeby mógł powiedzieć, co myśli, jak również, żeby można było trochę na zasadzie takiego badania 360 stopni dowiedzieć się od wszystkich interesariuszy, co myślą, co widzą jako szansę, co widzą jako zagrożenie, co uważają, że jest wnoszące, a co wręcz przeciwnie. Czyli ta otwartość na informację zwrotną tutaj powinna być kluczowa. No jasne. O tym jeszcze na kolejnym slajdzie będę mówić. Kolejne z, powiedzmy, ojców, założycieli definicji startupu, czy w ogóle jakby samej tych metodologii związanych ze startupem, to Steve Blank. On mówi o tym, że startup to tymczasowa organizacja, która poszukuje rentownego modelu biznesowego, skalowalnego modelu biznesowego, a więc możliwość powiększania swojej wielkości przedsiębiorstwa, powiększania przychodów, czy jakby strumieni przychodów. Podręcznik startupu to też jego dzieło, natomiast dosyć obszerne i też warto go czytać w tych miejscach, które są Państwu potrzebne. Ale Steve Blank to też twórca manifestu Customer Development, czyli takiej metodyki pracy, która w startupach jest bardzo pożądana w ogóle, jakby w innowacyjnych przedsiębiorstwach, czy w nowych pomysłach biznesowych, ale też tych pomysłach organizacyjnych jest bardzo, bardzo pożądana. Na czym polega tak w kilku słowach, w kilku dymkach, powiedziałabym, manifest Customer Development? Przede wszystkim rusz w teren. Drodzy Państwo, nikt tak nie pozna Waszych klientów, nikt nie zrobi Wam takiego badania rynkowego, żadna zewnętrzna agencja i żadna zewnętrzna firma, jak Wy sami i Wasz zespół. Ostatnio właśnie też jeden z moich zespołów chciał przeprowadzić ankietę internetową dla odbiorców technologii, którą wykonują. Chcieli to zrobić za pomocą internetu. No, mieli cały czas frustrację, ponieważ tych ankiet było zbyt mało i zbyt mało. Zdenerwowali się na to, że tych ankiet jest tak niewiele. Wzięli tablet i poszli, stanęli przed marketem, w którym ich klienci kupują produkt, znaczy kupują jakby otoczkę do produktu, które oni chcą zrobić. I zaczęli z tymi ludźmi rozmawiać. I dzwonią do mnie i mówią, kurczę, czemu my wcześniej na to nie wpadliśmy? My wreszcie tym ludziom jesteśmy w stanie wytłumaczyć, co chcemy dla nich zrobić, a oni nam mówią, nie, nie, tej funkcjonalności nie potrzebujemy. Nie, nie, to by było dla nas ciekawe w tym produkcie, tak? Czyli dotknięcie tego rynku, ruszenie w teren. Tu się pojawia jeszcze mega ważny wątek, czyli umiejętność opowiadania o swoim biznesie. Często bywa tak, że my też się na tym łapiemy, no bo też jesteśmy jakimiś osobami, z jakimś doświadczeniem, z jakąś wiedzą, z jakimś spojrzeniem i nasz startup opowiada nam, co chce zrobić. Nam się wydaje, że to rozumiemy, ale to wcale nie oznacza, że partnerzy docelowi czy docelowy rynek będzie dobrze to rozumiał. Prawda jest taka, że za to, czy komunikacja zadziała, jest głównie odpowiedzialny dawca tej komunikacji. W związku z tym taka okazja, o której mówisz, jest okazją do tego, żeby poopowiadać na temat biznesu i usłyszeć kilka razy, ale ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem tego, nie rozumiem jakiegoś innego elementu, wytłumaczcie mi to. I to powoduje trochę w myśl tego Lean Startup, o którym mówiłaś, że tworzy nam się pewna baza wiedzy, z której możemy korzystać. Dokładnie tak, dlatego do tego zachęcamy na pewno, żeby porozmawiać ze swoimi przyszłymi odbiorcami usług, które Państwo projektujecie. Nie należy bać się porażki. Mówi się, że 9 na 10 startupów upada i faktycznie statystyki nie są zadowalające w tym zakresie, ale trzeba pamiętać, że startup to bardzo wczesny element gotowości rynkowej, że tak powiem, bardzo wczesny poziom, więc lepiej zweryfikować na tym wczesnym etapie inwestycji, czy projekt będzie miał powodzenie i ewentualnie się z niego wycofać albo go zmodyfikować, niż inwestować w to pieniądze, czas, zasoby, tak jak wspomniałam wcześniej, a następnie mieć rozczarowanie. Lepiej się zorientować, że mamy niewygodne buty, jak wychodzimy ze schroniska w góry, niż jak już jesteśmy 3 godziny pieszo od schroniska, prawda? Tak, chociaż z tymi niewygodnymi butami powiem Ci, Michał, że kobietom nie przeszkadza przed wyjściem na wielkie wyjście, czy buty są wygodne, czy nie. Nawet w góry, tak? Nie polecamy szpilek w góry. Kolejny element manifestu Customer Development, praca w iteracjach i zwrotach. O tym jeszcze do tego wrócimy, o tym to jeszcze Państwu postaramy się wytłumaczyć na pętli Lean Startup. Należy być gotowym na to ryzyko, które nas czeka. O tym już czwarty raz chyba dzisiaj wspominamy, o tym ryzyku. Nie należy porównywać poziomu rozwoju startupu czy badań z rynku startupu z tymi, które obowiązują w dojrzałych, dużych przedsiębiorstwach. Te przedsiębiorstwa rządzą się już innymi zasadami, zarówno właśnie wejścia na nowe rynki, czy zasadami jakby finansowania i patrzenia na finanse. Tutaj w startupach w skali wzrostu liczy się mocno przychód.
Rozwijaj biznes z pasją i zaangażowaniem. O zespole już wspominaliśmy, nie będę po raz kolejny tutaj Państwa tym tematem przytłaczać. Podejmuj sprawne decyzje w krótkich cyklach. I tu też chodzi o to, że startupy różnią się tym od dojrzałych firm, czy nawet samorządów, korporacji, że mają bardzo krótki ten proces decyzyjny. Nie mają tej hierarchiczności. Są w stanie bardzo szybko, przez to, że nie mają gotowego produktu, bardzo szybko ten produkt dostosować do wymagań swojego odbiorcy. I przez to właśnie mają tą zwinność, którą często porównuje się jakby do walki Goliata z Dawidem, tak? Ale tutaj nie będziemy już o walkach więcej mówić. Zwinnie zarządzaj projektami. O tej hierarchii. To na nią można też spojrzeć jak na taką dosyć poziomą strukturę. Startupy mają to do siebie, że w pewnym momencie i to jest, mówię teraz za siebie, dla mnie mega ciekawy moment w funkcjonowaniu każdego projektu, to jest moment, w którym już nie da się działać po staremu. Czyli trzeba otworzyć się na nieco inny model działania, ponieważ już nie da się wszystkiego zrobić w ramach struktury poziomej, już nie da się każdego procesu, jest ich tak dużo, że nie da się ich przepuścić przez jedną, dwie osoby i podjąć decyzję. Także, no ale to jest następny etap. Tak jest, no i dwie ostatnie takie kluczowe informacje, to nie my, tylko Państwa namawiamy do używania szablonu modelu biznesowego i prowadzenia eksperymentów, to już Steve Blank wymyślił i to ewentualnie do niego by trzeba było mieć pretensje, ale faktycznie eksperymenty biznesowe, szablon modelu biznesowego, to do czego już bardzo szybko zmierzamy w naszej prezentacji. I tylko jeszcze jedno porównanie, bo obiecałam, że powiem o Lean Startup, to kolejne zagadnienie. Lean Startup to też Eric Ries. Popatrzcie Państwo na dwa wykresy, dwa modele budowania przedsięwzięcia, budowania produktu, budowania firmy. Jedno to waterfallowe, liniowe, które idzie do góry, kiedy na przykład otwieramy salon fryzjerski na przykład, tak? No to wiadomo, że wynajmujemy lokal, wyposażamy go, kupujemy kosmetyki, zatrudniamy być może kogoś, może na początku nie, ale robimy reklamę, szyld i dopiero wtedy otwieramy. I od razu jest 30 stanowisk. Często się tak zdarza, chociaż może teraz już ten model troszeczkę się zmienił. Nie chodzi o to, ja nie chciałam tutaj jakby dezewaluować działalności salonu fryzjerskiego, aby było ich jak najwięcej, bo też ciężko o tą usługę. Natomiast chciałam Państwu powiedzieć, że w tym podejściu waterfallowym to faktycznie najpierw się przygotowujemy, tak? Albo otwieramy nową linię produkcyjną i najpierw wyposażamy nasze przedsiębiorstwo we wszystkie niezbędne aktywa, w oprogramowanie, w ludzi, którzy będą to obsługiwać. Ponosimy inwestycje. I dopiero de facto, no jak wypuszczamy produkt na rynek. W startupach jest nieco inaczej. Wypuszczamy małą funkcjonalność naszego produktu. Pokazujemy naszemu rynkowi, co chcemy dla nich zrobić, co ten produkt będzie dla nich przynosił, jaką wartość. Idziemy do tego rynku, pytamy ich o zdanie. Mamy feedback, udoskonalamy swoją myśl, swój pomysł biznesowy albo udoskonalamy swój produkt i znowu z tym kolejnym kawałkiem idziemy do rynku, pytamy, weryfikujemy, zbieramy dane, uczymy się, tworzymy kolejną wersję produktu, prawda? Czyli jest taki po prostu skokowy przyrost, zanim produkt zostanie wypuszczony. Po to, żeby nie tworzyć produktów, które nie spełniają oczekiwań waszych potencjalnych przyszłych odbiorców. I stąd ta pętla Lean Startup, pętla budowania, zweryfikowania na rynku, zmierzenia w pewnych wskaźnikach, wyciągnięcia wniosków i znowu nadbudowania kolejnej iteracji, kolejnej funkcjonalności, kolejnej części waszego rozwiązania. Edyta, wspominałaś na temat tego, jak wiele startupów nie dochodzi do momentu takiego, w którym następuje komercjalizacja, czy potem kapitalizacja, padają po prostu. Natomiast to nie jest tak, że to nie wnosi wartości. Te osoby, które tworzą te startupy, zdobywają niesamowite doświadczenie, czyli trochę patrząc przez pryzmat właśnie Lean Startup, uczą się, zdobywają bardzo mocne kompetencje do tego, żeby potem iść dalej i funkcjonować. Na te kompetencje można spojrzeć jako na iloczyn, który oni budują, jego wartość budują do naprawdę fajnego poziomu. Iloczyn umiejętności, wiedzy, doświadczenia i bardzo kluczowego elementu, który nie zawsze towarzyszy im na początku, czyli postawy. Jeśli weźmiemy te cztery elementy, i wszystkie są na odpowiednio wysokim poziomie, to naprawdę mamy do czynienia z kimś, kto jest bardzo kompetentny. Także w przypadku niepowodzenia startupu, ja bym nawet powiedział, że gdybym miał tworzyć jakiś biznes, to ja bym chciał mieć jakichś startupowców, którym nie wyszło,
którzy przeszli przez proces, którzy się nauczyli. Tak, i to jest chyba, Michał, ten moment, w którym przechodzimy do biznes model Canvy. To jest ten moment. Ja oddaję tobie głos. Dziękuję. Zobaczcie, mamy pusty, całkowicie pusty szablon. Za chwilę zaczniemy ten szablon wypełniać w taki sposób, żeby powstał nam pewien opis obecnej sytuacji naszego przedsięwzięcia, po to, żeby potem można było dokonywać zmian i sprawdzać, jak te zmiany wpływają na pozostałe elementy modelu biznesowego. I teraz chcielibyśmy was zachęcić, czy Edyta rozdałabyś te kartki, bo myślę, że to mogłoby się tutaj przydać, jeśli państwo uznacie, że to jest przydatne, a jak nie, to zabierzecie do domu. Jeśli ktoś z państwa ma ochotę popracować, bo mamy takie właśnie wydrukowane modele biznesowe, to ja rozdam, to poproszę tutaj o podniesienie ewentualnie ręki, ja podejdę na sali, natomiast państwa przed ekranami, no, proponujemy po prostu nakreślić taką tabelę, tak? Na komputerze, na kartce, w taki sposób, żeby można było spojrzeć na taki jeden obraz, który finalnie nam powstanie. Zaczynamy od segmentów klientów. Te segmenty klientów mamy dokładnie, podejdę tutaj do ekranu, mamy dokładnie w tym miejscu. Tutaj będziemy notować nasze przemyślenia na temat segmentów klientów. Każdy z elementów modelu biznesowego może zostać opisany, czy to, co ma się w nim pojawić, może zostać opisane prostymi pytaniami. Oczywiście, można tych pytań stworzyć sobie bardzo wiele. My będziemy się, ze względu na to, że mamy limitowany czas, będziemy się koncentrować na tych takich najprostszych, ale najistotniejszych. Jeszcze jedna uwaga. Zaczynamy od segmentów klientów, bo zwykle zaczyna się od segmentów klientów. Natomiast nie chciałbym, żebyście państwo traktowali biznes model Canvas jako narzędzie, w którym pewne działania trzeba koniecznie wykonać po kolei. To jest tylko propozycja zaczęcia zaczęcia tworzenia modelu biznesowego od segmentów klientów. Potem jeszcze idąc dalej, wspomnimy o innych elementach modelu biznesowego, które w dosyć jasny sposób będziemy określać jako inne punkty rozpoczęcia myślenia o swoim przedsięwzięciu. Myśląc o segmentach klientów, warto zadać sobie przynajmniej 3 pytania. Do kogo moja propozycja, mój pomysł będzie skierowany? Jaka to będzie grupa docelowa? Zaczynamy oczywiście z poziomu, to nie jest takie oczywiste, albo zaczynamy z ogólnego poziomu i potem próbujemy lepiej zdefiniować grupę docelową, lub też z jakiegoś powodu, który jest po stronie pomysłodawcy, koncentrujemy się na bardzo konkretnym, stricte opisanym segmencie klientów. Bardzo fajnym pytaniem jest pytanie o to, komu moje rozwiązanie pomoże. Nam się często pomaganie kojarzy wyłącznie z działalnością charytatywną, z działalnością w ogóle nie nastawioną na jakikolwiek zwrot, a ja proponuję, żebyśmy sobie to troszeczkę przestawili na potrzeby tej naszej pracy, ale być może potem również działalności. Niczym złym nie jest branie pieniędzy za pomoc. Oczywiście nie chodzi o to, że jak starszą panią mamy przeprowadzić przez ulicę, to mówimy: za dychę panią przeprowadzę, ale od jutra, ponieważ ceny rosną, to wie pani, za 12. Tylko bardziej chodzi mi o to, że jeśli ja mam pomagać ludziom, na przykład, to jest taki przykład z życia. Mam koleżankę, która ma bardzo wysokie kompetencje w obszarze pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. I ona pracuje w fundacji, prowadzi zajęcia z tymi dziećmi, pomaga im, no ale w tej chwili doszła do wniosku, że dłużej tak nie może, bo po prostu za mało zarabia, no nie jest w stanie utrzymać swoich dzieci, które sama wychowuje. No i zaczęła się zastanawiać, co by tu zrobić. No mówi: to może ja po prostu pójdę, znam dobrze rosyjski i angielski, gdzieś pójdę, może do korporacji pójdę, bo też mam takie doświadczenia. Ja mówię: no dobrze, a dlaczego chcesz iść do korporacji? No bo przecież nie pójdę na rynek i nie będę pomagać za pieniądze. A ja mówię: a dlaczego nie?
jeśli są rodzice, którzy są skłonni zapłacić za to, że będziesz prowadzić indywidualne zajęcia z ich dzieckiem, to nie ma w tym nic złego. Przecież nie będziesz żądać 10 tysięcy za godzinę swojej pracy. Co jest innego w twojej pracy, jak w pracy stomatologa, jak w pracy terapeuty z innej dziedziny? I ona mówi, no rzeczywiście. Rzeczywiście mogę pomagać i brać za to pieniądze, z którymi będę się dobrze czuła. Nie będą ani za duże, ani za małe. No i ostatnia kwestia, która już by nas prowadziła w głąb myślenia o segmentach klientów, to czym ten segment się charakteryzuje, czym on się wyróżnia. Czy to są kobiety, czy to są mężczyźni? A może są to i kobiety, i mężczyźni, bo płeć nie ma znaczenia. Czy są to wyłącznie Polacy z jakiegoś powodu, czy są to również przedstawiciele innych państw, czy innych narodowości? Tu można przez wszystkie przypadki to tak, tutaj, przepuścić. Jeśli pozwolisz, Michał, myśląc Państwo o swoich segmentach klientów, też warto sobie wyobrazić przedstawiciela takiego segmentu klientów, czyli stworzyć taką sobie taką personę, tak, i określić pewne cechy dla tej osoby, w jakim wieku jest ta osoba, gdzie ona znajduje informacje, jakie są jej główne problemy, ile czasu ma na to, żeby skorzystać z naszego przyszłego produktu, w jakich okolicznościach będzie wykorzystywała ten produkt, tak, bo to jest już później taki zalążek do ścieżki wykorzystania tego produktu przez klienta albo ścieżki decyzyjnej zakupu waszego klienta, więc tutaj zachęcamy do tego, żeby o tych klientach właśnie pomyśleć tak mocno dogłębnie poprzez pryzmat też cech społeczno-demograficznych, cech osobowościowych potencjalnie, w zależności od tego, czego wasz projekt dotyczy. Przy czym klient nie musi być tym, który kupuje. Jeśli mówimy o organizacjach, które są skierowane na przykład wyłącznie na konkretną grupę, fundacja, która zajmuje się osobami wykluczonymi cyfrowo na przykład, no to tu z definicji taka organizacja nie będzie szukać innych segmentów klientów, tylko będzie się starała ten swój segment klientów, proszę w cudzysłów wziąć słowo klient, będzie chciała ten segment jak najlepiej poznać. I teraz taka ciekawa rzecz jeszcze na marginesie. Jak myślimy o klientach, to myślimy o tych, którzy nam zapłacą, dadzą nam jakąś korzyść. Ja jeszcze będę mówił o innych korzyściach pozafinansowych. Natomiast warto mieć bardziej takie, powiedziałbym, szersze spojrzenie z dwóch perspektyw. Pierwsza perspektywa jest taka, że nie każdy, kto jest klientem, musi nam płacić, żeby wnosić wartość do naszego biznesu. Tu dobrym przykładem jest wczesny Facebook. Facebook w tej chwili funkcjonuje w znacznym stopniu, nie wiem w jakim, ale w znacznym stopniu funkcjonuje opierając swoje przychody na reklamach. Natomiast ja nie znam nikogo, kto by płacił poza kontami biznesowymi, kto by płacił za Facebooka. Może za jakieś pojedyncze funkcjonalności. Natomiast na samym początku, gdyby pan Zuckerberg poszedł do jakiejś korporacji i by powiedział, mam taki portal społecznościowy i chciałbym, żebyście się tam reklamowali. I oni by go zapytali, ile jest tam osób, to on by powiedział, jestem ja, mój znajomy ze studiów i ktoś tam jeszcze, no to nikt by się nie chciał reklamować. Natomiast on najpierw zbudował zasób swoich klientów, którzy mu nie płacą, tak duży, że mógł zmonetyzować ten swój biznes, oferując go klientom, którzy mu płacą. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa, przypomnij mi, bo teraz się zawiesiłem. Nie, ja tylko chciałam już przejść do propozycji wartości. Okej, no dobrze. To jak mi się przypomni, to powiem. Jesteśmy ludźmi tylko. Troszkę goni nas czas. Dobrze. No jesteśmy gadułami, wybaczcie nam państwo. Spróbujcie się państwo przez chwilę zastanowić, do jakich segmentów kierujecie swoją propozycję. Okej? Kto jest waszym klientem? Nie mamy tak czasu, jest 15 po, więc dobrze. Myśmy szli przez dalsze etapy, nie? Dalej, w samym centrum naszego modelu biznesowego będziemy mieli tak zwaną propozycję wartości. Tu odpowiadamy sobie na pytanie, w jaki sposób to, co chcę zrobić, zmieni realia moich klientów. Co to wniesie do ich życia? Jaką da im wartość? W czym ja im pomogę? Czy pomogę im na przykład zaoszczędzić, czy pomogę im zarobić, czy, i to jest bardzo ważny wątek, czy spowoduje, że inaczej się poczują? C-
co zmienię w ich realiach. I to jest tak naprawdę centrum naszego modelu biznesowego. Spróbujcie się Państwo chwilę zastanowić, chociaż taką jedną rzecz, co Wasz pomysł mógłby zmienić w realiach Waszych klientów. Podpowiedzią niech będzie taki sposób myślenia związany z tworzeniem tej propozycji wartości. Tutaj można zadać sobie kilka pytań. Po pierwsze pod kątem samych klientów. Co oni robią? Jak oni funkcjonują? Jakie są ich realia? Czyli trochę musicie zadziałać w taki sposób, że się przyjrzycie, dowiecie się, jak wygląda ich życie. Jak wygląda ta sfera ich życia, bo być może to jest tylko życie zawodowe albo biznesowe. Jak wygląda ta sfera ich życia, do której wy chcecie wkroczyć ze swoim pomysłem, ze swoim rozwiązaniem. Co im dokucza, co ich boli, co stanowi dla nich kłopot, problem, trudność. Specjalnie tutaj mówię, odmieniam na różne sposoby te kwestie. I kolejna rzecz, do czego oni aspirują, co by spowodowało, że się lepiej poczują, jaka korzyść byłaby dla nich najistotniejsza. I idąc taką drogą, będziecie w stanie po pierwsze określić, co wasze rozwiązanie, co wasz pomysł, co wasza propozycja zrobi dla tych klientów, mówiąc bardzo wprost. Kolejna rzecz, w jaki sposób ich ból zostanie uśmierzony. Być może, wiem, że teraz trudne słowo do wymówienia, czyli szczepionka. Czy możecie w jakiś sposób ich zaszczepić przed tym, żeby się ten ból pojawił? Lub też zlikwidować przyczynę. To jest zawsze leczenie objawowe jest zwykle gorsze od tego leczenia powodu, bo jak wyleczymy to, co jest powodem problemu, to mamy z głowy. No i kolejna rzecz, jaka będzie korzyść, której im dostarczymy. Na samym końcu mówię o tej korzyści z prostego względu. Korzyść to jest coś, co nam przychodzi do głowy jako pierwsze i wydaje się czasami, że już mamy sprawę załatwioną. A to trzeba wejść głębiej, poszukać też w problemach. Tak jest. To ja poproszę może, bo ja chciałam Państwu też pokazać. Ja teraz przejdę do dwóch takich obszarów, to znaczy będę mówiła o więcej, ale na kanwie... Może cofnij na chwilkę, żeby pokazać. Tak, właśnie o to mi chodzi. Chciałabym Państwa zaprosić teraz, żeby popracować w tym obszarze tutaj, w tym dolnym kwadracie jako kanały komunikacji, a następnie tutaj, wyżej, nad tym kanałami komunikacji jako relacje z klientami. Czyli to są dwa te kwadraciki, które nam łączą propozycje wartości z naszymi klientami. Tak, de facto na tej takiej standardowej kanwie tam jest taka strzałeczka, w jaki sposób propozycja wartości będzie dostarczana, czyli to, co Państwo chcecie uśmierzyć ten ból swoim klientom albo poprawić ich jakość życia, w jaki sposób będzie dostarczana do tych klientów. I teraz pierwsza kwestia to jest, jakich kanałów komunikacji Państwo użyjecie, żeby skontaktować się z segmentami klientów. Które z tych kanałów będą najbardziej skuteczne, najbardziej efektowne albo najbardziej będą miały najlepszą relację ceny do zasięgu, do jakości tej komunikacji? I kwestia tego, czy te kanały są zintegrowane, czy one niosą ze sobą spójną informację. Jeżeli macie Państwo produkt, nie wiem, i na opakowaniu jest informacja, że jest to produkt szanujący wartości ekologiczne, czy równie takie same treści w Waszych mediach społecznościowych za tym idą? Czy zdjęcia są faktycznie takie, które są wrażliwe na kwestie ekologiczne? Czy wpisy, które robicie i działania, które realizujecie w firmie są również spójne z tym przekazem? I czy to wam naprawdę pomaga w budowaniu relacji? Na razie jesteśmy jeszcze przy kanałach, ale warto o tych kanałach, pracując nad tymi kanałami, czy przemyślając te kanały, wziąć pod uwagę takie ich pięć etapów. W jaki sposób klient się dowie? W jaki sposób wzrośnie jego świadomość o waszym przedsięwzięciu, o waszym rozwiązaniu? Drugi etap to jest, w jaki sposób wy z klientem będziecie mieć interakcję, żeby on mógł wyrazić tą opinię. Pamiętacie Państwo, ten feedback z rynku jest dla nas bardzo ważny, bo dopiero tworzymy ten produkt skrojony pod potrzeby klienta, więc w jaki sposób klient może do nas z feedbackiem wrócić, jakimi naszymi kanałami komunikacji. Jak na późniejszym etapie będziemy mu sprzedawać ten produkt przez media społecznościowe, przez stronę internetową, bezpośrednio, tak, direct to consumer, teraz też ta nowa strategia sprzedaży. W jaki sposób będziemy realizować tą propozycję wartości, czyli dostarczać mu tych dobrych wrażeń oraz jak obsługa posprzedażowa będzie funkcjonowała, których kanałów do tego użyjemy. Przechodząc dalej, relacje z klientami. I tutaj też taka kwestia funkcjonowania Państwa firmy.
Jakich relacji oczekują wasi klienci? W jaki sposób wy je zapewnicie? Jak utrzymacie z tymi klientami? Te relacje są rozpatrywane na trzech poziomach. Pozyskania klientów, zatrzymania tych, którzy już są oraz zwiększenia sprzedaży, czyli pozyskania oprócz tych, którzy już są, pozyskania nowych. Relacje, tutaj naprawdę bardzo dużo można o tym myśleć, ale znając oczekiwania swojego klienta, na przykład startup, z którym pracuję, zweryfikował, że ludzie, czy jego klienci, będą używać jego rozwiązania najczęściej w godzinach między 16 a 20. I w swoim budżecie przewidział wsparcie telefoniczne, telefoniczną obsługę klienta, taki serwis, tak? Między 16 a 20 będzie się działo więcej osób niż między 8 a 16, przy czym między 16 a 20 będzie tym ludziom musiał zapłacić więcej, no bo ich jednostkowo więcej będzie pracowało, tak? Czyli to się przekłada też, te relacje, zapewnienie tych relacji z klientem przekłada się na nasz budżet. Na przykład relacje z klientami, wiecie państwo, wszystko idzie w kierunku, nie wiem, automatyzacji, szybszego dostępu do treści i sami też na pewno macie takie poczucie, że treści wideo dużo lepiej przemawiają niż treści pisane. Więc niektóre firmy wprowadzają instrukcje obsługi swoich urządzeń właśnie w postaci krótkich filmów instruktażowych, animacji. I to też jest relacja, która skraca dystans między użytkownikiem, bo nie trzeba czytać obszernej, kilkudziesięciostronicowej instrukcji napisanej czcionką szóstką, tylko można włączyć na jakimś serwisie czy na stronie internetowej danego producenta właśnie film i w 3 minuty zapoznać się, jak uruchomić dane urządzenie. Więc to są te relacje, to tworzenie doświadczenia klienta, to wychodzenie do klienta z taką perspektywą, słuchaj, nasz produkt będzie dla ciebie bardzo wygodny do użytkowania, my zadbamy o to, żebyś u nas czuł się komfortowo, tak? Żeby stworzyć tobie najlepsze kliencie warunki do tego, żebyś z nami pozostał i żebyś zaprosił swoich znajomych, żeby z nas korzystali. To są relacje z klientami. Następnie przejdziemy do kolejnej części. Zostawiacie państwo na tą chwilę warsztatową tą część prawą, biznes model Canvy. O tym rozmawialiśmy, że są dwie strony prawe, ta prawa i ta druga prawa. W której w samym środku mamy propozycje wartości. Tak. Na samym końcu mamy segmenty klientów i łączące z nimi dwa pozostałe elementy, kanały, o których mówiłeś. Komunikacji i relacje. I przechodzimy z tej strony, która dotyka rynku, z którą, popatrzcie państwo, rozpatrywaliście, w jaki sposób dotkniecie rynku, tą prawą stroną, tymi elementami, przechodzimy na stronę lewą i tutaj pojawiają nam się kluczowe zasoby. Kluczowe zasoby to jakby bliźniacza do kanałów komunikacji. Po lewej stronie, do tej górnej, do tego górnego kwadratu należy wpisać, czego potrzebujecie, co jest wam potrzebne, żeby wytworzyć produkt i dostarczyć go do klienta. Być może potrzebujecie właśnie zakupić jakieś urządzenia, środki trwałe, być może potrzebujecie zakupić oprogramowanie, zatrudnić ludzi, zbudować jakiś kod aplikacji, tak? Czyli tutaj cały czas mówimy o usłudze programistycznej, zakupieniu usługi. Jakieś środki fizyczne, finansowe, intelektualne, być może patenty, licencje, jakie zasoby ludzkie będą wam potrzebne do tego, żeby wytworzyć produkt i wypuścić go na rynek. Czy te zasoby posiadacie w swoich strukturach? Czy zespół jest komplementarny? Czy macie dostęp do tych narzędzi? W jaki sposób będziecie te narzędzia pozyskiwać? Czy też musicie sobie je zapewnić w inny sposób z rynku? Bo jeżeli na przykład linię produkcyjną, produkujecie urządzenie czy wytwór fizyczny, to być może bardziej opłacalne dla was na początkowym etapie będzie zlecenie krótkiej partii wytworzenia produktu, produkcji firmie zewnętrznej, partnerowi, niż od razu uruchamianie własnej linii produkcyjnej, czy montażowej, czy jakiejkolwiek innej struktury w państwa firmie. No i przede wszystkim zasoby to oszacowanie, ile mnie to będzie kosztowało, ile moja firma potrzebuje mieć pieniędzy, czasu, ludzi, innej energii, żeby dany produkt wypuścić na rynek. Jeżeli już wiemy, jakie zasoby, a w zasadzie powinniśmy je połączyć z działaniami, to właśnie powinniśmy przejść teraz do kluczowych działań. Co musi się stać, żeby ten produkt zaistniał? Jakie będą jego etapy budowania? Wiecie państwo, w przypadku aplikacji tworzymy jakąś wersję beta, wersję prototypową. Następnie dajemy ją właśnie do testów zgodnie z metodologią linową, dajemy do testowania. Następnie zbieramy feedback z rynku. Znowu potrzebujemy programistów, którzy nam rozbudują funkcjonalności naszej aplikacji. A później potrzebujemy ludzi od marketingu, którzy nam wypuszczą na rynek. Tak mówię teraz może skrótem myślowym, ale którzy zadbają o to, żeby produkt dotarł do swojego segmentu klientów, tak? Czyli co po kolei się musi zadziać? Jeśli państwo na przykład myślicie o jakimś produkcie, który jest, nie wiem, z zakresu produktów czy wyrobów medycznych, potrzebujecie również certyfikacji. Być może
konstruując bardzo innowacyjne rozwiązanie, potrzebujecie obsługi czy tam opieki patentowej, tak? Zabezpieczenia takiego patentowego przed kopiowaniem. A być może jesteście w swoich organizacjach, wdrażacie nowy proces, ale na przykład legislacja jeszcze nie jest gotowa do tego, żeby ten proces na rynku mógł sprawnie funkcjonować. Więc jakby te kluczowe działania i zbadania ryzyk w obszarze tych działań to jest bardzo ważny aspekt, który się łączy właśnie też z potrzebnymi zasobami. Często przedsiębiorcy zapominają o tym, że naprawdę warto rozpisać wszystkie te działania, które będzie się wykonywać, bo jeśli o tym się zapomni, to potem nagle okazuje się, nie mam zasobów do tego, żeby to robić, bo zapomniałem je zaplanować i to, co mieści się też w zasobach, nie mam na to pieniędzy. Nie mam za co tych działań przeprowadzić, a muszę je przeprowadzić. Dokładnie tak, dlatego warto to rozpatrywać komplementarnie. Kluczowi partnerzy to ta część tabeli Business Model Canvas, która jest naprzeciwko segmentu klientów, czyli całkiem skrajnie po lewej stronie. I kluczowi partnerzy pod tą kategorią można rozumieć zarówno tych dostawców, współpracowników, wykonawców usług, którzy są dla was kluczowi, bez których produkt nie wyjdzie, przedsięwzięcie się nie uda, albo przedsięwzięcie nie... O, to właśnie jest dobry pomysł, mogliśmy pokazywać. Przedsięwzięcie nie wejdzie tak szybko do użytku, albo partnerzy to mogą być też takie instytucje, tacy wasi współpracownicy, którzy wam jako nowym organizacjom, nowym tworom albo organizacjom dojrzałym, ale wychodzącym z nowym produktem, pozwolą zbudować zaufanie waszych odbiorców. I tak na przykład wszelkiego rodzaju, nie wiem, urządzenia innowacyjne na przykład dla diabetyków. Tutaj partnerami, którzy pomagają zbudować zaufanie, mogą być lekarze z tej dziedziny, mogą być stowarzyszenia, które działają na rzecz osób z tym właśnie problemem. No mogą być to jakieś ambasadorowie marki również, tak? Czyli o partnerach należałoby pomyśleć właśnie w dwóch kategoriach. Niezbędnych podmiotów, bez których projekt się nie uda, ale też tych, którzy mogą wzmocnić model biznesowy. I w zasadzie, jak to zwykle blisko końca, jak nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze. Ja jeszcze dodam do tego, o czym mówiłaś, że jak sobie tak popatrzymy na nasz model biznesowy, w którym w tym miejscu mamy klientów, czy segmenty klientów, w tym miejscu mamy partnerów i teraz, jak zrobimy taki myk, Okej, dobra, nie zabieram. Zrobimy taką magiczną sztuczkę, to nagle się okazuje, że ci nasi klienci i nasi partnerzy są siebie bardzo blisko. I chciałbym, żeby pokazanie takiej tuby było inspiracją w dwóch kierunkach. W pierwszym takim, żeby próbować z tych, którzy są naszymi klientami, czynić naszych partnerów, być może ambasadorów naszych pomysłów, czy naszych projektów. Z drugiej strony, żeby pamiętać o tym, że nasi partnerzy również potrzebują od nas jakiejś propozycji wartości, która niekoniecznie musi być finansowa, bo może być tak, że uznamy, że naszym partnerem jest biuro księgowe, któremu płacimy za usługę. Ale może być też tak, że naszym partnerem jest ktoś, komu nie płacimy za usługę. To może być na przykład jakaś instytucja badawcza. Natomiast tym, czym, proszę to wziąć w cudzysłów, płacimy, są na przykład dane, nie mówię tutaj o danych osobowych, są to dane, którymi zasilamy ich silnik badawczy. Czyli dostarczamy im informacji z rynku i dzięki temu oni mogą pracować nad jakimiś rozwiązaniami. I teraz idąc w stronę struktury kosztów, to jest miejsce, w którym opisujemy, za chwilę pokażę, jeszcze wrócimy za chwilę do całego, do obrazka z całym modelem. To jest miejsce, które krótko mówiąc opisuje nam, jakie koszty zostaną poniesione po to, żeby w ogóle przedsiębiorstwo istniało, czy przedsięwzięcie, żeby istniało, jakie koszty poniesiemy, żeby wytworzyć propozycję wartości, jakie koszty poniesiemy, żeby te propozycje wartości zakomunikować naszym segmentom klientów, jakie koszty poniesiemy we współpracy z naszymi partnerami oraz jakie koszty poniesiemy w obszarze dostarczania usługi. Czyli ile nas będzie kosztowało to, żeby
propozycja wartości znalazła się u naszych klientów. Ale żeby nie było tak, że tutaj rozmawiamy o takich smutnych rzeczach, to dlatego na koniec zostawiliśmy kolejne piękne słowo, monetyzacja. A jak państwo to zmonetyzujecie? Jak państwo to sprzedacie? Jak państwo będziecie czerpać z tego korzyści? I teraz chciałbym tutaj trochę odczarować kwestię przychodów i pokazać i ze strony przedsiębiorców, ale też ze strony organizacji, które nie są komercyjne, żeby pokazać, że nie tylko wpływy finansowe się liczą. Oczywiście biznes się robi po to, żeby zarabiać pieniądze, natomiast innymi korzyściami może być to, w jaki sposób się poczujemy, czego się nauczymy, jaką będziemy mieli satysfakcję, czy też, czy to będzie nam dodawać energii, czy będzie nam tej energii ujmować. To naprawdę są korzyści trudne do przecenienia i bardzo istotnym obszarem jest to, żebyśmy robili rzeczy sensowne. Czyli jeśli widzę sens w tym, co robię, to to naprawdę poza pieniędzmi może się okazać, że będzie głównym elementem, który będzie dawał satysfakcję. Pozwolę sobie wrócić tak bardzo szybko do tego naszego obrazka takiego ogólnego modelu biznesowego, tak żebyście państwo zobaczyli, jak on wygląda w tej wersji takiej ładniejszej graficznie, w jaki sposób on wygląda w całości. Zobaczcie, propozycja wartości w centrum, wszystko, co związane z rynkiem, co związane z tą perspektywą odbiorców naszego projektu jest po prawej stronie, a po lewej stronie jest wszystko to, co jest po naszej stronie, co my musimy wnieść, żeby ta propozycja wartości powstała. Widzę, że teraz jest sesja zdjęciowa przez chwilę. Udało się? Dobra, to idziemy, to wracamy. Tak, wracamy. Słucham? Wracamy już do tego Osterwaldera naszego, tak? Tak jest. I teraz trochę opowiemy, skąd tutaj ta idea u nas. Tak, to znaczy generalnie, jeżeli ten temat właśnie państwa zainteresował, chcielibyście zgłębić, jak przejść przez biznes model Canva, chcielibyście sobie państwo to też zobaczyć, jak jest na przykładach globalnych firm to opisane, to Alexander Osterwalder, to jest ten człowiek, który jest autorem biznes model Canva. Są też inne Canva rozpisania projektu biznesowego, ale ta jest chyba też jedną z tych najbardziej popularnych. To jest jego książka Biznes model Canva, oczywiście też jest w polskim wydaniu Testowanie pomysłów biznesowych, to też najnowsze, jedno z najnowszych wydawnictw tego autora i tutaj też można sobie zweryfikować, jak pomysły testować. I ja chciałabym już bardzo szybko przejść do tego testowania pomysłów, ale jeszcze zanim, to chciałam państwu powiedzieć, że Canva jest bardzo dobrym narzędziem, ale nie zajmuje się wszystkimi aspektami. Wdrażając przedsięwzięcie albo wdrażając nową usługę, produkt na rynek, namawiamy do tego, żeby wziąć jeszcze pod uwagę takie kwestie jak określenie wielkości rynku. Jeżeli zamierzacie monetyzować, czyli sprzedawać swoje rozwiązanie, to trzeba wiedzieć, na jaki rynek ono jest skierowane, jaki ten rynek jest duży. Tutaj mamy takie określenia tam, sam, som, a więc globalny rynek produktów, które wpisują się w branżę, na którą my chcemy nasz produkt wnieść, wprowadzić. Rynek sam, czyli rynek produktów podobnych do tego, co my robimy. I rynek som, czyli rynek produktów podobnych, które my mamy, ale taki rynek, który jesteśmy w stanie obsłużyć, bo będąc lokalnym przedsiębiorcą albo będąc młodym startupem na początku swojej drogi, nie jesteśmy w stanie dotrzeć do globalnego odbiorcy, tylko najpierw w jakiś sposób sobie to musimy podzielić. Druga sprawa to jest rozważenie przewag funkcjonalnych produktów. W czym nasz produkt będzie lepszy od tych, które są dostępne na rynku? A trzecia to przewagi w obszarze modelu biznesowego. W jaki sposób my lepiej dostarczymy nasz produkt, niż robi to konkurencja? Bo chciałam państwa jeszcze przestrzec przed takim myśleniem, które często się pojawia. Często słyszymy, nasz produkt jest tak nowatorski i tak innowacyjny, że on nie ma konkurencji. No co mówimy, nieprawda, bo ludzie w jakiś sposób rozwiązują swoje potrzeby, które wy też chcecie zaadresować, drogi startupie. I robią to poprzez konkurencję pośrednią lub bezpośrednią. A dlaczego twoje rozwiązanie będzie ciekawsze dla twojego segmentu klientów? Dlaczego akurat twoje rozwiązanie wybiorą? No to właśnie udowodnij nam, dlaczego ono jest lepsze. Druga kwestia to jest minimum viable product. Albo też na wcześniejszym etapie proof of concept, czyli takie działanie, taki proces, który się właśnie łączy z tą pętlą Lean Startup, ale który też pozwala wyjść z pierwszymi funkcjonalnościami produktu albo z pierwszymi założeniami waszego przedsięwzięcia do klienta i zweryfikować, czy jest w ogóle zapotrzebowanie, czy jest zainteresowanie. Mówimy o tym
właśnie w skrócie MVP, a mniej więcej jakby wizualnie można by to przedstawić na tym obrazku, to co powiedziałam, w połączeniu z potrzebami klienta, czy w tym dostarczaniu produktu. Jeżeli chcemy zaspokoić naszemu klientowi potrzebę przemieszczania się, to jeżeli damy mu w tym procesie takim liniowym produkcji dopiero cały samochód, to poniesiemy bardzo wysokie koszty. Ale jeżeli najpierw... A klient może powiedzieć, to nie to. To nie ten model, to nie czerwony. Takiego nie chcę. Tak może powiedzieć klient. Ale jeżeli będziemy po kolei, po kawałku jakby pokazywać mu te funkcjonalności, tak? Czyli jeżeli chcesz się przemieścić, no to być może będzie to deskorolka. Klient mówi, no nie, bo nie mam co zrobić z rękami, więc dajemy mu coś, co może trzymać ręce, hulajnogę, tak? Później uzupełniamy te funkcjonalności o feedback z rynku, o potrzeby naszego klienta, ale ten zaczątek, ta pierwsza funkcjonalność, z którą wychodzimy, ta pierwsza wersja naszego produktu, naszego przedsięwzięcia, to właśnie jest MVP. I bo teraz możemy krótko... usłyszeć na tym pierwszym etapie, możemy usłyszeć, nie, mnie w ogóle nie chodzi o przemieszczanie się na kołach. Ja chciałbym się przemieszczać w zupełnie inny sposób. I wtedy wiemy, że pójście dalej nie ma sensu, że to jest ślepa uliczka. I teraz możecie Państwo się zastanowić, no dobra, ale jak ja mam zapytać mojego klienta, czy on będzie chciał kupować produkt, którego ja jeszcze nie mam, albo czy będzie chciał korzystać z mojej usługi, której ja nie mam i nie wiem, jak ją zrobić, żeby był klient zadowolony. No otóż właśnie, MVP mogą być jakby na takim poziomie niskiego odwzorowania, czyli w jaki sposób będziemy weryfikować, pójściem w teren, to co mówimy, ubrudzeniem sobie rąk w kontakcie z klientami, ankietą, wywiadem, bezpośrednim wywiadem, obserwacją, jak ci moi przyszli klienci się zachowują w danej sytuacji. Możemy przeglądnąć różne badania, researche, żeby zweryfikować, jaka jest wielkość rynku tego mojego odbiorcy. Ale możemy też pójść takim MVP o wysokim odwzorowaniu. Na przykład strona, taki one pager, strona internetowa startowa, na której jest przycisk wzywający do akcji, tak? No, wprowadzam, jestem pizzerią i wprowadzam nową pizzę o smaku dotychczas nierealizowanym. Nie wiem, czy ta pizza się będzie sprzedawała, więc umieszczam ją w menu i czekam, ile osób albo przez wersję internetową, albo przez telefon zamówi daną pizzę. No i możecie Państwo powiedzieć, ale co wtedy, kiedy ja tej pizzy nie mam? No nic, po prostu mówię, że dzisiaj pizza się skończyła, ale dostaniecie Państwo rabat na drugą, inną pizzę wybraną, tak? Klient może dostać rabat na inną usługę, którą ja akurat w tym momencie mam w asortymencie, ale dzięki temu przez jeden dzień dowiedziałem się, ile osób zamówi dany nowy asortyment, tak? Ile będzie chciało zamówić. Innym rodzajem jest zaprezentowanie idei swojego pomysłu, jakaś wstępna prezentacja i zebranie informacji od klienta. Udostępnienie postu w mediach społecznościowych, na Instagramie, Facebooku i zobaczenie, jakie są reakcje, poczytanie komentarzy pod tym postem. Animacja, czyli krótki filmik instruktażowy o tym, jak ten produkt, jak ta usługa będzie funkcjonować i zweryfikowanie, jaki jest odzew z rynku. Ale są też takie metody wysokiego odwzorowania MVP, jak na przykład Czarnoksiężnik z Krainy Oz, tak? Gdzie pokazujemy na stronie internetowej, że coś dzieje się automatycznie, natomiast wewnętrznie, jakby w tym silniku całego działania, robią to ludzie ręcznie. I tutaj takim przykładem jest firma Zappos, takim najbardziej popularnym, najczęściej wymienianym w internecie, która właśnie testowała kupowanie butów przez internet. Wystawiła zdjęcia z butami na stronę internetową, ale kiedy trzeba było te buty fizycznie dostarczyć, to ktoś z zespołu szedł do sklepu, kupował w sklepie i wysyłał. Chodziło o zweryfikowanie, czy w ogóle ludzie są gotowi do kupowania butów przez internet. My dzisiaj wiemy, że tak, ale ta firma próbowała tą ideę, tą hipotezę zweryfikować ileś lat temu, więc to nie było takie wtedy oczywiste. Jakieś klikalne mock-upy aplikacji, tak? Gdzie właśnie weryfikujemy mapę ciepła na stronie internetowej albo na aplikacji. To są te rzeczy, które mogą nam pomóc w zweryfikowaniu, czy w ogóle jest zainteresowanie i którymi obszarami to zainteresowanie może funkcjonować. Bardzo krótko o finansowaniu startupów. Mówi się, że jest taka metoda 4F. Family, czyli rodzina, friends, czyli bliscy znajomi, przyjaciele, founders, czyli sami założycieli, członkowie danego startupu, którzy z własnych środków na początku finansują albo własnymi czasem, z własną wiedzą finansują ten startup, rozwijają, albo fools, czyli w takim prostym tłumaczeniu głupcy. Szaleńcy. Osoby, które są gotowe zapłacić za produkt, który jeszcze nie jest w pełni wypuszczony, w pełni gotowy na rynek. To często się zdarza właśnie przy takich użytkownikach zbiórek crowdfundingowych, gdzie ludzie mając ideę i MVP po prostu zweryfikują, ile osób jest w stanie w przedpłacie zapłacić, ile jest gotowych zapłacić w przedpłacie za dany produkt, aby go wyprodukować. Oczywiście ci, którzy zapłacą, są w pierwszej kolejności odbiorcami tego produktu, czyli dostają jako pierwsi.
Mamy też takie formuły finansowania jak fundusze kapitałowe, ale one wchodzą już na późniejszym etapie rozwoju danego startupu, przedsięwzięcia. Moment, może za moment jeszcze, jak zdążymy, to o tym. Aniołowie biznesu, a więc prywatny kapitał. Programy akceleracyjne i programy typu Scale Up oraz środki krajowe i unijne na wdrożenie innowacji. Tutaj mamy na myśli PARP, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, NCBiR i inne instytucje, które takie środki dysponowały. Naprawdę w tej perspektywie finansowej było sporo takich źródeł finansowania. Spodziewamy się, że w kolejnej również tutaj będą na to przeznaczone pieniądze, ale takim najbardziej oczekiwanym i takim najbardziej wiarygodnym i miarodajnym sposobem finansowania to jest już sprzedaż produktu i klienci, którzy za ten produkt są w stanie zapłacić. Wtedy można mówić o tym, że startup jest na dobrej drodze do wzrostu. Faza rozwoju startupów. Jesteśmy już w czasie, tak. Tutaj mamy kilka faz wymienionych. Taka faza przedzalążkowa, w której jest tylko pomysł, zespół jeszcze nie jest dokładnie zebrany, nie ma struktury, nie ma procedur. Później jest faza seedowa, w której właśnie formułuje się już pierwsze hipotezy, pierwsze założenia biznesowe, formułują się pierwsi członkowie zespołu, być może już formalną strukturę ma ten zespół, czyli przyjmuje jakąś postać spółki kapitałowej. Faza early stage, kiedy wypuszczany jest produkt na rynek, kiedy są weryfikowane założenia, kiedy MVP już zaczyna przynosić pierwszy feedback, w jaki sposób, w którym kierunku rozwijać projekt. Growth stage to jest taka faza, w której faza wzrostu, w której produkt jest już powiedzmy gotowy w tej wersji funkcjonalnej i zaczyna być sprzedawany, zaczyna przynosić korzyści. Tutaj najczęściej można już rozmawiać z funduszami kapitałowymi i taki produkt może rodzić zainteresowanie funduszy kapitałowych. Faza ekspansji to już niemalże dojrzała firma, która często przechodzi fuzje, połączenia. Wiecie Państwo, jakby pomysły te innowacyjne są kupowane, odkupywane, sprzedawane, łączą się ze sobą po to, żeby podnieść ten efekt synergii, więc to jest ta faza ekspansji. I faza wyjścia to już dojrzałe przedsiębiorstwo, które odniosło duży sukces rynkowy i najczęściej albo jest odsprzedawane inwestorom, albo wchodzi na giełdę. I tak naprawdę dobrnęliśmy prawie do szybkiego do podsumowania. Finału. Do bardzo szybkiego podsumowania. Wszystko zaczyna się od pomysłu. Bez ludzi nie ma takich przedsięwzięć, które są dla ludzi. Trzeba być gotowym na to, żeby włożyć dużo pracy w projekt, żeby on się udał. Fundamentem jest współpraca. Bez współpracy nie ma szans na osiągnięcie sukcesu. Kolejne dwa elementy bardzo istotne to duża elastyczność myślenia, ale też pokora. I ostatni element, świadomie ostatni, to jest mądre wykorzystywanie narzędzi, z których można skorzystać. My dzisiaj wspomnieliśmy o tym narzędziu, z którego my korzystamy i zachęcamy do tego, żeby tę wiedzę zgłębić. Na YouTubie można znaleźć na przykład fajne filmiki, które pokazują, czy animacje, które pokazują wykorzystanie Business Model Canvas dla mniejszych lub większych, bardzo znanych przedsiębiorstw. No i chyba tyle. Tak, to co zachęcamy, to nie tylko właśnie w biznesowym wykorzystaniu, ale również w tych codziennych czynnościach Państwa. Właśnie tych narzędzi. Też jest ze swojego doświadczenia, powiem, bardzo, bardzo ciekawie wyposażona taka Akademia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie kursy online są dostępne w bezpłatnej wersji, ale też bardzo fajnie te tematy poruszają, zgłębiają i podnoszą wartość jeszcze tej wiedzy. Także faktycznie, jeżeli chodzi o samo modelowanie biznesowe, to w zasadzie dobrnęliśmy do końca. My dziękujemy Państwu za uwagę, ale ja tylko chciałam w ostatnim jeszcze słowie powiedzieć, że tak jak zapowiedzieliśmy na początku, jesteśmy na co dzień, pracujemy ze startupami w platformie startowej. Gdyby podczas tego warsztatu u Państwa pojawił się pomysł, ciekawy pomysł biznesowy, albo jeżeli z takim pomysłem już jakiś czas się nosicie i chcielibyście swoich sił spróbować w takiej rzeczywistej realizacji, to w naszym projekcie mamy nabór do 10 października, do 7 rundy inkubacji, gdzie właśnie najpierw przez 4 miesiące w podobny sposób, jak to opowiedzieliśmy, pracujemy ze startupami, a później po tym okresie można się ubiegać o dofinansowanie do 1 000 000 zł. Także gdyby Państwo mieli pytania, jesteśmy jeszcze chwilę po warsztacie i możemy porozmawiać nie tylko o unikornie, ale też o modelowaniu biznesowym. Dziękujemy bardzo za czas, za uwagę, za możliwość wystąpienia organizatorom. Dziękujemy bardzo.